Dobrze, możemy kontynuować. Pani wiceburmistrz, tak? Proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni państwo radni, chcę zgłosić autopoprawkę, żeby było łatwiej. To strona druga uchwały, projektu uchwały w punkcie E. Jest zapis 28 lokali i są wymienione. Ulica Pokoju 37, 19 lokali, ulica Kątnego i tu z cyfry 10 proszę zmienić na cyfrę 30 jako numer lokalu. Pozostałe bez zmian. Dobrze, proszę Biuro Rady o wprowadzenie tej autopoprawki. No wiem. Czyli ta autopoprawka nie została zapisana jako w uchwale, już czy autopoprawka nie, zapisana nie. Osobno musi być? Projekt uchwały wraz z autopoprawką. Dobrze. Dobrze, już mamy. Dobrze. Proszę państwa, czytam. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2023-2027 wraz z autopoprawką. Prosimy o wprowadzenie głosowania. Kto z państwa radnych jest za? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymuje się od głosu? Zamykam głosowanie. Proszę o wyniki. Zagłosowało 14 radnych, jedna osoba nie oddała głosu. Ale pani Solecka się zwolniła, zaloguje się za jakiś tam chwilę czasu, potrzebuje właśnie się zwolnić na parę minut. Także jednomyślnie obecni radni zagłosowali za. Uchwała została podjęta przez Radę Miasta. Przechodzimy do punktu 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokali użytkowych na czas oznaczony dłuższe niż 3 lata. Komisja Budżetu i Samorządności, opinia pozytywna. Komisja Gospodarki Miejskiej, opinia pozytywna. Proszę pani wiceburmistrz. Szanowni państwo, również chcę złożyć autopoprawkę. Oczywiście państwo ten już projekt z autopoprawką dostaliście. Polegający na tym, że dołożylibyśmy 19 punkt całej tej tabeli. I tam jest wpisane oczywiście tak, ulica Lędzińska 14, obręb Lędziny, budynek przy parkingu. Dla zobrazowania to jest budynek, którym jest firma sprzedająca AGD, tak? To też należy tutaj do gminy i też należy to ująć w projekcie uchwały. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Projekt uchwały pozytywnie, mówiłeś, tak? W takim razie prosimy o wprowadzenie uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokali użytkowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata wraz z autopoprawką. Proszę o wprowadzenie głosowania. Kto z państwa radnych jest za? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Zamykam głosowanie. Proszę o wyniki. Zagłosowało 14 radnych. Jedna osoba się zwolniła. Uchwała została podjęta jednomyślnie przez Radę Miasta, przez radnych obecnych na sesji. Przejdźmy do punktu 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej w Lędzinach przy ulicy Słowackiego.
Komisja Budżetu i Samorządności, opinia pozytywna. Komisja Gospodarki Miejskiej, opinia pozytywna. Nie mamy zgłoszeń do dyskusji. Prosimy o prowadzenie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosu? Zamykam głosowanie. Proszę o wyniki. Zagłosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednomyślnie przez Radę Miasta. Przechodzimy do punktu 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej w Gnieźnach przy ulicy Słowackiego. Uchwale jest numer właśnie tej nieruchomości. Proszę. Komisja Budżetu i Samorządności, opinia pozytywna. Komisja Gospodarki Miejskiej, opinia pozytywna. Nie mamy zgłoszeń do dyskusji również w tym punkcie. Prosimy o prowadzenie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosu? Zamykam głosowanie. Proszę o wyniki. Zagłosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednomyślnie przez Radę Miasta. Przechodzimy do punktu 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowaną nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny składającej się z działki numer 3585 przez 375 o powierzchni 200 m2 położonej w rejonie ulicy Przodowników w Lędzinach. Komisja Budżetu i Samorządności, opinia pozytywna. Komisja Gospodarki Miejskiej, opinia pozytywna. Nie ma zgłoszeń do dyskusji. Prosimy o prowadzenie do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosu? Zamykam głosowanie. Proszę o wyniki. Zagłosowało 12 radnych, przeciw głosowała jedna osoba. Dwie osoby nie oddały głosu. Zagłosowali radni Dzierżak, Bogusław, Gozmaria, Handy Kuber, Imbram Tadeusz, Kolny Karol, Kostyra Tomasz, Kuczek Łukasz, Ostrowska Elżbieta, Simonicz Szymon, Urbańczyk Edward, Wanot, Paweł, Wysocka Anna. Przeciw głosował radny Zimnal Sebastian. Nie oddali głosu, nie oddał głosu radny Noraz Bogusław. Pani Stolecka zwolniła się. Uchwała została podjęta przez Radę Miasta. Przechodzimy do punktu 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny składającej się z działki numer 2816 przez 35 o powierzchni 3207 m2 położonej w rejonie ulicy Panoramy Lędzina. Komisja Gospodarki Miejskiej, opinia pozytywna. Komisja Budżetu i Samorządności, opinia pozytywna. Proszę, pan radny Paweł Wanot. Dziękuję, pani przewodnicząca. Temat ulicy Panoramy i tej nieruchomości i tego obszaru ulicy Panoramy no jest znany, myślę, że wszystkim państwa nie od dziś. Problem z oświetleniem tego fragmentu drogi. Petycja ponad 200 podpisów mieszkańców niestety nie znalazła uznania w oczach Rady Miasta. Mimo tego, że w tym roku sprzedaliśmy nieruchomość w tym obszarze, Rada Miasta wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości. W tym roku jedna z nieruchomości położona w tym obszarze też została już sprzedana. Moim zdaniem nie mogę wyrazić zgody na taką sprzedaż tej nieruchomości, kiedy kolejny raz mieszkańcy, starzy mieszkańcy, którzy mieszkają tam nie od dziś i nie od 10 lat, tylko całe życie, kolejny raz no, w pewien sposób są ignorowani i w pewien sposób są zapomnieni. Nie można dopuścić do takiej sytuacji, że kolejny raz sprzedajemy nieruchomość w momencie, kiedy nie potrafimy zabezpieczyć 65 tysięcy złotych na to, żeby wykonać 4 lampy oświetleniowe. To nie chodzi tylko o mieszkańców ulicy Panoramy. To są mieszkańcy ulicy Modrej, to są mieszkańcy ulicy Górniczej, Jemiełowej, Lipcowej. Tamtędy codziennie przemieszcza się kilkadziesiąt, kilkaset dzieci, które korzystają ze szkoły, które dochodzą do wspólnie z rodzicami do żłobków, a także osoby starsze, które tamtędy wchodzą do ośrodka zdrowia. To jest tak naprawdę najszybsza droga przez boisko do ośrodka zdrowia. Tak, no jest to skrót, no ale z tego mieszkańcy korzystają i w momencie, kiedy fragment 300 metrów jest kompletnie nieoświetlony, no myślę, że możemy teraz przejechać i zobaczymy, jak ta droga wygląda.
jaki jest obszar kompletnie nieoświetlony. A to, co tam się wyprawia w lesie, który jest nieopodal, no to przechodzi ludzkie pojęcie. Ja też to zgłaszałem już na, no, choćby jak były ostatnie wakacje, żeby patrol policji tam jeździł częściej, jak było w praktyce. No nie jest to czas, żeby o tym teraz, żeby o tym teraz mówić. Ale jest wiele takich, a jeszcze nie skończył pan. Tak, jeszcze nie skończyłem. Ja tutaj nie mówię o kwestiach poprawy czy komfortu, bo w kwestii remontu drogi, bo ktoś by może chciał drogę zrobić, bo tutaj gdzieś są dwie, trzy dziury, że się niekomfortowo jeździ. Mówimy o kwestiach bezpieczeństwa, gdzie dzieci w wieku 10-12 lat no muszą tamtędy wracać do domu. Dlatego jeżeli jest możliwość, to można wyrazić zgodę, w mojej ocenie, na sprzedaż tej nieruchomości. Pod warunkiem zapisu, że środki uzyskane z tej nieruchomości zostaną przeznaczone na remont tej drogi czy tego odcinka, czy choćby na kwestie samych lamp. Mówimy o kwocie 65 tysięcy złotych. Sprzedajemy nieruchomość o powierzchni 3 tysięcy metrów. No to cena, jaką uzyskamy, jest zdecydowanie wyższa niż to, na co musielibyśmy ponieść nakłady. Jakiś czas temu też była dyskusja na sesji. Mamy trzy minutki, proszę jeszcze raz się zgłosić. No to już się zgłosi. Ad vocem możemy też, żeby to, no proszę. Dziękuję. I tutaj jeszcze była kwestia, nie tak dawno, że gdzieś miasto sprzedaje działki, że warto byłoby tam zrobić drogę. Ja się z tym zgadzam. Jeżeli sprzedajemy nieruchomości, może trzeba byłoby doprowadzić drogę do tych nieruchomości, żeby zwiększyć atrakcyjność tych działek. Ale w momencie, kiedy sprzedajemy kolejną nieruchomość w tym obszarze i zapominamy całkowicie o tych mieszkańcach, moim zdaniem jest to niedopuszczalne. I mam pytanie do pana mecenasa, żeby tutaj wyjaśnił kwestię ewentualnego zapisu w uchwale, czy środki te mogą zostać uzyskane z tej sprzedaży tej nieruchomości, mogą zostać przeznaczone na sprzedaż, na remont tej drogi. Wiem, że była opinia wojewody, czy nadzoru wojewody, że nie można takiego zapisu. Tak, że nie można takiego zapisu zrobić, ale no to w momencie, kiedy kolejny raz sprzedajemy nieruchomości w tym obszarze i kolejny raz zapominamy o tych mieszkańcach, to takie stanowisko Rady jest w moim ocenie dalece niedopuszczalne i nie powinno zasługiwać na żadną aprobatę. Dziękuję. Proszę pan radca prawny. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, no powtórzę to, co już wiemy chyba wszyscy, tak? Mieliśmy taki przypadek, gdzie chcieliśmy to zapisać. No oczywiście Rada Miasta tutaj decyduje o kształcie tego projektu uchwały, więc taki zapis może wprowadzić, natomiast no, trzeba liczyć się z tym, że będzie taki zapis wadliwy, niezgodny z przepisami prawa i tyle. No tutaj jedynie środki, zabezpieczenie tych środków spoczywa na Radzie Miasta w chwili podejmowania uchwał budżetowych i tylko w taki sposób można zabezpieczyć środki na daną inwestycję. Dziękuję. Dobrze, proszę, ad vocem pan radny Edward Ubańczyk. Ja do wypowiedzi radnego Pawła Wanota, który powiedział, że została tam jedna działka sprzedana. Otóż sprzedaliśmy tam tak jedną działkę za 369 660, następną działkę za 311 590 i trzecią panoramy 383 255 zł. Czyli mamy tam trzy sprzedane działki według wykazu, który dostałem od pani naczelnik. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Proszę, pan wiceprzewodniczący Szymon Simonicz. Dziękuję pani przewodnicząca za głos. Ja tutaj pytanie mam do pani skarbnik. Pani skarbnik, wiemy, że na ten rok budżet co do sprzedaży gruntów mamy już w 100% wykonany. Chciałbym się zapytać, czy sprzedaż tej działki nastąpi w tym roku i ona pójdzie jako nadwyżka budżetowa, czy ona już przejdzie już na przyszły rok i będzie w limicie budżetu 2023 roku. Znaczy, proszę państwa, tutaj w tym roku już raczej nie planujemy, jeżeli państwo wyrazicie zgody, jeszcze przygotowywać przetargu. Będzie to na przyszły rok. Bo tutaj, no ja zawsze państwa uczulałam, że od momentu, kiedy państwo wyrażacie zgodę, to takie minimum 2 miesiące jest do tej dokumentacji, całej procedury. A później jeszcze jest ten czas dla tego mieszkańca do podpisania aktu notarialnego, więc to się wszystko przeciąga w czasie i w tym roku na pewno nie zdążymy.
Dziękuję, proszę. Adwokatem już było, to drugi głos pan Paweł Wanot, tak? A pani Wysocka, proszę. Ja chciałam tylko zaznaczyć, że wojewoda cofnął tę część uchwały, jeżeli chodzi o mój wniosek, ale to był na specjalne jak gdyby zaskarżenie burmistrz. Burmistrz zaskarżyła tą uchwałę z wnioskiem. Dziękuję. Proszę pani skarbnik. Znaczy, proszę państwa, ja może powiem państwu w ten sposób, że jeżeli jakieś dochody ze sprzedaży są zaplanowane w budżecie, to one mają później się realizują w tych wydatkach, które również są zaplanowane. Jeżeli jest jakaś nadwyżka, tak jak teraz w tym przypadku, to ja państwu proponuję przeznaczenie tej nadwyżki. Teraz przygotowywałam projekt budżetu i z projektu, jeżeli państwo już sobie analizowaliście, bo już jakiś czas minął, odkąd państwo macie ten projekt budżetu, to tam są wolne środki zaplanowane, to o czym wcześniej pan radny Kuczek mówił, gdzie są te pieniążki z niezrealizowanych, to tam widzicie państwo, że wydatki z dochodami nam się zamykają, natomiast wszystko, co jest wolnymi środkami, czyli co przeszło na zeszłego roku, to jest tylko tak wyliczone, wszystko się okaże już po całkowitym wykonaniu, to wszystko jest zaplanowane na rozchody, czyli na spłatę pożyczek i kredytów. Bo ja ciągle o tym przypominam, że my oprócz tych inwestycji, oprócz tych wydatków musimy jeszcze spłacać pożyczki i kredyty. W przyszłym roku mamy ich troszkę mniej, bo mamy ich 2 miliony 600, ale w następnych latach znowu będziemy mieli 3,5 miliona i znowu trzeba będzie nazbierać takich wolnych środków na to, żeby te kredyty i pożyczki spłacić. Więc na chwilę obecną wszystko to, co zostało wyliczone w budżecie jako nadwyżka, jest zabezpieczone na spłatę kredytów i pożyczek. Dziękuję. Proszę, ad vocem Szymon Simonicz. Dziękuję pani przewodnicząca za głos. To ja myślę, że jeżeli w budżecie jest zaplanowana dana ilość, dana suma za sprzedaż działek, to myślę, że przy tej sumie, jak sprzedamy działki, nie wystawiajmy już więcej działek na sprzedaż. Bo skoro przy budżecie jest zawsze mówione, że pieniądze z nadwyżki sprzedaży działek będą do dyspozycji radnych, a tak nie jest, znaczy do dyspozycji radnych, może źle powiedziane, ale na inwestycje dla mieszkańców, a tak nie jest, to może w przyszłym roku, w roku 2023 stańmy przy wysokości, którą mamy zaplanowaną na sprzedaż działek i zostawmy te działki w następnej kadencji, tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Tadeusz Ingram. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja myślę jedną rzecz, że jeżeli chodzi o działkę, no to możemy ją nawet i wyrazić zgodę na sprzedaż i tak dalej. A to, co tutaj radny Paweł Wan odmówił, no to będzie, bo tak jak pani skarbnik mówiła, tych pieniędzy nie będzie w tym roku, będzie na drugi. I na pewno to nie jest ujęte w budżecie. Jeżeli będzie nadwyżka budżetowa, to ja myślę, że jeżeli radny Paweł Wanot złoży wniosek o wykonanie oświetlenia na ulicy Panoramy, to my wtedy wszyscy poprzemy i nie będzie tego problemu. Chyba, że będziemy przeciwni. Ale ja myślę, że jeżeli to zostanie sprzedane, a jest taka potrzeba, no to my wtedy możemy przeznaczyć te pieniążki na wniosek przykładowo Pawła Wanota, na wykonanie tego oświetlenia na ulicy Panoramy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Paweł Wanot. Dziękuję pani przewodnicząca. No tutaj tak jak pan radny Urbańczyk wspomniał, że tam na ulicy Panoramy było sprzedanych więcej tych nieruchomości, ale ja mówię o obrębie tym stricte, który jest nieoświetlony. No, ulica Panorama jest ulicą dosyć długą, jeżeli mówimy o drogach takich wewnętrznych, a nie powiatowych. Dlatego pozostał jeden odcinek tej ulicy. Pozostał odcinek 300 metrów, gdzie w tym roku już była propozycja, żeby wykonać dokumentację. No niestety Rada Miasta się na to nie zgodziła. A kontynuacja inwestycji miała być przedłużona w przyszłym roku. Łączny koszt inwestycji 65 tysięcy złotych. No, wszyscy się tutaj cieszymy, sprzedajemy nieruchomości. Na ulicy Panoramy no, prawie milion złotych, czy ponad milion złotych uzyskaliśmy z tego tytułu, no bo te nieruchomości są atrakcyjne. Jednak o trzech czy czterech domach, które są na samym końcu, wszyscy zapomnieli, o tych mieszkańcach, którzy tamtędy posyłają swoje dzieci do szkoły, wszyscy zapomnieli.
Petycja niestety 200 mieszkańców, ponad 200 podpisów wszystkich ulic, które są w obrębie, którymi dzieci chodzą do tej szkoły, to też największa szkoła w mieście, została no tak naprawdę zignorowana i w żaden sposób nie została wysłuchana. Dlatego no ja nie mogę wyrazić, ja nie mogę poprzeć tego sposobu, dopóki inwestycja, no mówimy o 65 tysiącach złotych z miliona, który uzyskaliśmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pani radna Anna Wysocka. Ja chciałam się zapytać radnego Ingrama, a ile razy w tym roku myśmy robili ze sprzedażą nadwyżki, myśmy decydowali, bo nie przypominam sobie, bo tutaj nawet budżet nie jest zrobiony, ten co został uchwalony, a jest nadwyżka ze sprzedaży działek. Ile razy żeśmy decydowali o tym? Ani razu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? Ad vocem pan Tadeusz Ingram, proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Między innymi jedną rzecz, też były działki sprzedane i tak jak Paweł Wanot mówi, rada nie zatwierdziła tego oświetlenia. To rada nie zatwierdziła te 65 tysięcy na wykonanie oświetlenia na ulicy Panoramy. Takich potrzeb oświetleniowych jeszcze trochę mamy, bo jest jeszcze ulica Dzikowa, powiem Goławiecka i tak dalej, ale proszę jeszcze pan radny Łukasz Kuczek. Dziękuję pani przewodnicząca, bo tutaj się zaczyna jakieś przerzucanie, kto nie zatwierdził, kto zatwierdził. Panie radny, na początku roku podejmujemy budżet. W budżecie są różne inwestycje i priorytetem jest praca budżetem. Jeżeli byłoby wykonane wszystko, co jest w budżecie, to myślę, że nie byłoby żadnych oporów ze strony Rady, żeby dodatkowe zadania, skoro pieniądze są, wprowadzać. Ale u nas nie robi się tego, co jest zaplanowane z początkiem roku. I to dlatego są potem różne decyzje typu robimy coś. Nie było tego w budżecie, a są niewykonane rzeczy, które w budżecie były zaplanowane. Więc najpierw zajmijmy się tym, co planujemy, a potem, jeżeli zostają pieniążki, to można robić jakieś dodatkowe inwestycje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Karol Kolny. Pan radny Karol Kolny, proszę. Nie słyszę. Pan radny Karol Kolny. Dobrze, to za chwilę poprosimy go jeszcze raz. Proszę pani burmistrz. No pana Kolnego słychać, ale online tylko. Proszę. Aha. To proszę mu przesłać jakąś informację, a w międzyczasie poprosimy panią burmistrz i później wrócimy do pana radnego. Szanowni pani przewodnicząca, szanowni państwo i wytrwali zaproszeni goście. Nie zgadzam się z wypowiedziami, które przed chwilą przedstawił pan radny Kuczek i pani radna Wysocka, że które inwestycje zostały zrealizowane, zaplanowane przez państwo w budżecie. Otóż, szanowni państwo, chcę państwu przypomnieć, że 26 września zaproponowałam inwestycje i ich realizację z rozłożeniem na 2 lata. Między innymi na ulicę Panoramy. Chodzi o oświetlenie. Szanowni państwo, to są inwestycje, które zaproponowałam pod koniec września, dlatego że cały czas mówiłam, że nie powtórzę roku 2020. Nie zgodzę się nigdy na to, że jeżeli nie są zrealizowane dochody w budżecie ze sprzedaży majątku, a mieliśmy sprzedaż na poziomie 2 600 000, to nie wykonam żadnej inwestycji, jeżeli na to nie będę miała środków fizycznie. Sytuacja miała miejsce w 2020 roku. Realizowałam inwestycje, które były zatwierdzone w budżecie i co się okazało? Że brakło środków, tak? Bo nie sprzedała się kluczowa działka przy cegielni za około 3 milionów złotych. Ja już to kilkakrotnie powtarzałam. Brakowało nam nawet na wynagrodzenia. Państwo nie zgodzili się ani na kredyty, ani na obligacje.
to, co przeszłyśmy tutaj z panią skarbnik i z pracownikami urzędu, to wie, przepraszam za kolokwializm, jedyny Bóg. We wrześniu okazało się, że sprzedaż działek jest zrealizowana zgodnie z planem dochodów majątkowych. I 26 września bieżącego roku na sesji zaproponowałam państwu właśnie realizację tych zadań inwestycyjnych, które państwo sobie zaplanowali w budżecie w styczniu. I co? I ci radni, którzy zaplanowali sobie te inwestycje w styczniu, byli we wrześniu przeciw. Dziękuję, tylko tyle mam do powiedzenia. Proszę, ad vocem radny Łukasz Kuczek. Pani burmistrz, śmiało śmiem powiedzieć, że znów pani kłamie. A dlaczego? Chciała pani przenieść inwestycje na przyszły rok, tak? W tym roku w WPF-ie pani zaproponowała, że chce pani przenieść na przyszły rok. Zrobić to na 2 lata. No w tym roku pani zaproponowała, że przeniesie na przyszły rok inwestycje. Pomimo tego, że na koncie mamy pieniądze na te inwestycje, będziemy za chwilę omawiać budżet na 2023 rok. I co się dzieje? Pani tych inwestycji w ogóle nie zaplanowała. No to halo, pani burmistrz, pani sama sobie przeczy. Kłamie pani mieszkańców w żywe oczy, dlatego my się na to nabierać już nie dajemy. Chciała pani to zrobić w przyszłym roku, dziwnym trafem pieniądze są na koncie, dostajemy projekt budżetu na nowy rok, a tych inwestycji tam nie ma. A pieniądze znikły. Gdzie? Na przejedzenie. Powtarzam to za każdym razem. Pani wyprzedaje majątek, trzyma pieniądze na koncie, żeby przeszły jako wolne środki i tak pani nieudolnie zarządza tą gminą, że musi pani te pieniądze wydać na bieżące wydatki. I to ale jest czy teraz słychać? Za chwilę pana poproszę. Czy ja mogę się wypowiedzieć, panie przewodniczący? To znaczy się, mamy teraz Karola Kolnego, on miał problemy z połączeniem. Proszę, pan radny Karol Kolny. Dziękuję pani przewodnicząca. No ja właśnie chciałem się odnieść, bo tutaj pan radny Wanow wspomina o nowym oświetleniu. My mamy jedno z zadań w budżecie na ten rok, oświetlenie ulicy Kwiatowej. Projekt już jest zakończony. Z informacji, jaką właśnie otrzymaliśmy na ostatniej komisji rewizyjnej pana Jacka Saturnusa, naczelnika, no powiedział na moje pytanie, jaki następny etap realizacji, bo myślimy właśnie w takim duchu, żeby to oświetlenie jednak powstało w tym roku, tak? No pan Jacek odpowiedział, że wszystko zależy od szefowej, czyli od pani burmistrz, więc teraz czekamy na realizację tego zadania, który jest w budżecie i pieniądze są, by móc inne inwestycje robić. Dziękuję. Proszę, czy nam ktoś odpowie? Proszę. Ja może najpierw do ostatniej wypowiedzi pana radnego Kolnego się wypowiem. Szanowny panie, proszę sobie odpowiedzieć. Ja nie wierzę w to, że pan Jacek Saturnus powiedział wprost, wszystko zależy od szefowej. Ale jeżeli powiedział w ten sposób, to ma rację. To ma rację. Bo przepraszam, kogo pan się pyta, naczelnika? Pan powinien się mnie zapytać. Tylko korona z głowy by spadła. Dziękuję, to jest jedna. I teraz do pana Kuczka. Panie Kuczek, przepraszam, panie szanowny radny Kuczek. Szanowny panie radny Kuczek, kiedy pan skończy cyganić, mówię i cytuję pana słowa. U pana cygaństwo pogania cygaństwem. Byle tylko ubliżyć burmistrzowi. Ja pana nie oceniam, że pan jest nieudolny. Ale pan jest nieudolny. Ale to nie powinniście sobie tak wzajemnie... Ale państwo, przepraszam, on tak użył takich słów. Ja cytuję. Wiem, tylko ja mówię. Ja no. Cytuję, ja cytuję. No proszę. Ja cytuję. W każdym bądź razie, szanowny panie, jeżeli ja we wrześniu, to kilkakrotnie powtarzałam, propozycja jest wykonania inwestycji 2-letniej, dlatego że jest koniec września, ogłosimy przetarg i trudno powiedzieć, ja nigdy nie mogę powiedzieć, czy znajdzie się firma na realizację tego zadania, czy nie. Ale dla zabezpieczenia, szanowni państwo, zaproponowałam to rozłożenie na 2 lata. Państwo się nie zgodzili. Po raz kolejny. No tak, państwo się nie zgadzają, to ja nie widzę powodów, żebym ja to dalej realizowała. Bo to jest wtedy moja propozycja, a nie państwa. I taka jest odpowiedź. Skoro państwo nie chcą, to nie. Dziękuję.
To ja może powiem, że myśmy te inwestycje doinwestowali jeszcze raz i jeszcze raz, bo tam było wytłumaczenie, że są po prostu mało pieniędzy i trzeba rozłożyć na 2 lata. Jak chciałem... W październiku, szanowni państwo, z wykonaniem do końca grudnia. Czy państwo sobie zdają sprawę, co to jest przebudowa czy budowa drogi? No ale 3 miesiące to chociaż jakaś mogła w październiku, no. No. Wiem, że myśmy to do i te inwestycje w ogóle znikły, ale wprowadziliśmy jeszcze doinwestowanie tych inwestycji. Razem z wnioskami była przegłosowana uchwała. Także tylko dla przypomnienia przy pokoju 106. Ja powiedziałam, że ja w zimie nie zdążę zrobić inwestycji. A państwo moją propozycję z września, miesiąc wcześniej odrzucili. Te same inwestycje na te same kwoty. No, ale budowa się toczy, nie przedszkola, nie można, jest zimowe miesiące i pracują, także drogowcy pracują wszyscy na innych. Bo inwestycja jest, pani, przepraszam, ale to jest 2-letnia inwestycja, jeżeli przyjdzie zima, oni nie murują, oni mają czas do listopada przyszłego roku. No to samo na tym. I tak chciałam właśnie z drogami. I mieli je też jeszcze. To przepraszam, na działkowców się zgodziliście na 2-letnie, ja poszłam w tym kierunku, na co wyście się zgodzili. I dlatego była moja propozycja, która szła w tym kierunku. No ale skoro myśmy tych inwestycji nie zrobili, to no chyba, no nie wiem, należałoby moje, że je umieścić w budżecie na następny rok, no bo... Ale państwo mogą wszystko umieścić. To jest państwa decyzja. No tylko musimy wskazać środki. No właśnie. Dobrze. Czy jeszcze ktoś z państwa? Pan Tadeusz Ingram, tak? Proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja też chciałem jedną taką rzecz przypomnieć, że tak. Był projekt budżetu przedstawiony przez miasto. Były tam inwestycje i na Spacerowej, i na Goławcu. Po prostu nie przyjęliście tego, wprowadziliście swoje poprawki. Ja bym tak proponował na przyszły rok. Przy budżecie, jak będziemy dyskutować. Nie 30 propozycji, bo wyście tego tyle wystawili, wszystkie te innych radnych, żeście wyrzucili, swoich tyleście powsadzali, a niedoszacowany. A później dopiero we wrześniu chcecie doszacować, żeby było robione. I zastanówmy się, bo ja wychodzę z jednego założenia. Niech to będą 2, 3, 4 inwestycje, ale które zrobimy, a nie 30 koncert życzeń, a później, no pani Wysocka, jest jedna rzecz. W budżecie miasta było 360 tysięcy na Spacerową, a pani sobie klepła w budżecie 150. Nie, 150, dopiero później było podniesione we wrześniu, czy w październiku. Ale w budżecie na początku kwoty, które były przez was przedstawione, były wszystkie zaniżone. Więc nie, było, bo była i Spacerowa, była i na Goławcu u pani przewodniczącej i tak dalej. Tam było tych inwestycji więcej, które były możliwe do zrealizowania. Pana brak kompetencji to przeraża. To jest taki... Przecie, państwo nie było. No. Proszę zachować porządek obrad. Więc ja tylko chcę przypomnieć, żeby nie robić sobie koncertów życzeń, a realnie myśleć o tym, co może być zrobione i to zrobić. A nie później się przerzucać. Ten zrobił, ten nie zrobił. Na to kasa była, na to kasy nie było. Lub kasa się pokaże we wrześniu czy w październiku, to będziemy na zimę robić 100 inwestycji. Bo myśmy to doszacowali. Dziękuję. Pani przewodnicząca, dziękuję, ale tam nie, chwileczkę, tam nie było, moment, tam nie było 30 działek, to jesteśmy, to faktycznie było kilka tych inwestycji, ale przypuszczam, że nie wszystkie inwestycje nie były niezgodne z propozycją pani burmistrz do poprawki, do budżetu. Ja to sprawdzę, ale proszę, wracamy do obrad. Dobrze, ale ja sobie też jeszcze to sprawdzę, będziemy jeszcze na pewno nieraz na ten temat dyskutować. Dobrze, ad vocem pan Szymon Simonicz, proszę. Dziękuję. Panie radny, to nie jest koncert życzeń, to jest demokracja. To jest demokracja, dobrze, nie a nie płaczmy. Koncert życzeń. Ja powiem tak, było, jak pani przewodnicząca powiedziała, 9 inwestycji, tak? I te wszystkie inwestycje miały pokrycie budżetowe. Ale było pokrycie budżetowe, pani burmistrz, i nikt w tych inwestycjach nie przeprowadził nawet
przetargu, żeby sprawdzić, jaki koszt będzie tej inwestycji, tak? Nikt. Nikt nie przeprowadził. Jeżeli ja... Były rozeznania. Słuchajcie, jeżeli ja nie mam zabezpieczonych środków w budżecie, to ja nie mogę przeprowadzić przetargu. No, no ludzie, kiedy wy to zrozumiecie? Jak nie można przeprowadzić? No przetargu spokojnie. Najwyżej ile razy były przetargi, gdzie cena, wartość przetargu przekraczała sumę, którą mieliśmy zaplanowaną w budżecie? A panie mecenasie, którą inwestycję chcemy, tą robimy, którą nie chcemy, nie robimy. Szanowni państwo, ale to kierownik zamawiającego najpierw dokonuje szacowania wartości zamówienia. Panie mecenasie, to pan chce stwierdzić, że pan naczelnik, który robi inwestycje i zgłasza przetargi, on sobie szacuje, że na to mi starczy, więc sobie to puszczę, na to mi nie starczy, więc sobie tego nie puszczę. Nie, szacunek rynkowy. Panie mecenasie, robi szacowanie wartości zamówienia. A może się zgłosi firma, która naprawdę da tyle, ile za... Znaczy przetargi były już bez finansów ogłaszane. Nie było, nie ma możliwości, bo prawo zamówień publicznych nie pozwala na to. Chyba coś takiego było. No, ale... Nie, panie mecenasie, nie zgodzę się z tym, co pan mówi. Tak, dokładnie. Chyba było powiedziane, żeby można przetarg zrobić. Ale ja już naprawdę nie chcę się kłócić, dziękuję. Dziękuję. Proszę pan Bogusław Noras. Dziękuję bardzo za głos. Tu jest tyle rozmowy przy sprzedaży działek. Z tego okręgu jest pan radny Paweł Wanot. Cały czas powtarzamy, że każdy radny reprezentuje swoich mieszkańców. Wypowiedział się na temat tej działki, co tam trzeba zrobić, jakie ma zażalenia do gminy, co nie jest zrobione. I podejmij normalny głos. Każdy zagłosuje, czy to sprzedajemy, czy nie. Dziękuję i tak. Po dyskusji, a tu nie wiem, rozwijamy nad budżetem, a budżet dopiero będziemy rozmawiać i pieniądze będziemy tak. Do worka dawać. Dziękuję. Dobrze, ale mam zgłoszonych radnych, więc po raz ostatni pan radny Łukasz Kuczek, czwarty raz proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Co do tych szacunków, to na ulicę działkowców też szacowali 700 tysięcy, żeby ją zrobić jak najpóźniej, bo trzeba dużo. Jak się okazuje, umowa jest podpisana na 400, bodajże 40 tysięcy. Znów się pani tam uwolniło. Ile? 260 tysięcy, którym pani sobie będzie dysponować. Pani burmistrz, to jest tylko i wyłącznie pani, to są pani manewry, żeby sprzedaż działek przytrzymać jak najdłużej pieniądze na koncie, bo w nowym roku przy planowaniu budżetów łatwo jest powiedzieć, rada niech wskaże środki. Ale rada nie może ruszyć środków, które przechodzą jako wolne środki, bo to jest tylko i wyłącznie pani kompetencja. Pani tego nie wie, pani to wie doskonale i z premedytacją przetrzymuje te środki, żeby wstrzymywać mieszkańcom inwestycje i potem robić z tymi pieniędzmi, co się pani żywnie podoba. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pani radna Anna Wiesowska zrezygnowała z głosu, tak? Właściwie zrezygnowałam, ale chciałam powiedzieć, że 15 listopada 20 roku, jak dostaliśmy 21 roku, jak dostaliśmy budżet, nie było spacerowej. 5 minut przed sesją w styczniu 27 wpłynęła jakaś autopoprawka, bo wiadomo, kto powiedział, co chciał zrobić. I pana brak kompetencji normalnie przeraża mnie, przeraża. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji. Wprowadzamy głosowanie. Proszę o wprowadzenie głosowania. Kto z państwa radnych jest za? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymuje się od głosu? Kto? Karol? Radny Karol Kolny? Już zagłosował, tak? Zamykamy głosowanie. Zagłosowało 8 radnych, przeciw 7 radnych. Zagłosowali radni Dzierżak, Bogusław, Handy, Hubert, Ingram, Tadeusz, Kolny, Karol, Kostyra, Tomasz, Kuczek, Łukasz, Osowska, Elżbieta, Stolecka, Bogumiła. Przeciw głosowali radni. Głos Maria, Noras, Bogusław, Simonicz, Szymon, Urbańczyk, Edward, Wanut, Paweł, Wysocka, Anna, Zimnal, Sebastian. Uchwała została podjęta przez Radę Miasta. Przechodzimy do punktu 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. Komisja Gospodarki Miejskiej wyraziła opinię pozytywną. Proszę pani skarbnik. Dziękuję. Jeżeli chodzi o tą uchwałę, to projekt uchwały podlegał konsultacjom, które przeprowadzono w terminie od 2 listopada do 9 listopada 2022 roku i w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie dotyczące konsultowanego aktu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę zgłoszeń. Prosimy o prowadzenie głosowania. Kto z państwa radnych jest za?
Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych za? Głosowało 11 radnych. Przeciw głosowały 2 osoby. Wstrzymały się 2 osoby. Zagłosowali radni Dzierżach Bogusław, Głos Maria, Handy, Hubert, Ingram, Tadeusz Kolny, Karol Kostyra, Tomasz Kuczek, Łukasz, Noraz, Bogusław, Ostrowska, Elżbieta, Stolecka, Bogumiła, Urbańczyk, Edward. Przeciw Simonit, Szymon, Wanot, Paweł. Wstrzymały się radni Wysocka, Anna, Zimna, Sebastian. Uchwała została podjęta przez Radę Miasta. Przechodzimy do punktu 24. Przepraszam. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lędziny na 2022 rok. I tu mamy wniosek radnego Łukasza Kuczka. Pani przewodnicząca, czy ja mogę omówić? Dobrze, to proszę najpierw. Tak króciutko, omówić. Żeby proszę mieszkańcy bardzo. Też wiedzieli, jakie proszę. Zmiany, te najważniejsze. Jeżeli chodzi o dochody, zwiększane są dochody z tytułu przyznanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Bieruniu na zimowe utrzymanie dróg. Otrzymaliśmy łączną dotację na rok 2022-2023, to jest 270 390 zł. Natomiast w tym roku proponujemy wykorzystać 67 597 050 i ta kwota jest wprowadzona zarówno po dochodach, jak i po wydatkach. Pozostała kwota jest w projekcie budżetu na rok 2023. Proponuje się również zwiększenie dochodów o kwotę 500 tysięcy złotych w związku ze zwiększoną niż planowano realizacją dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości. I ta kwota, tą kwotę planuje się przeznaczyć na zakup i objęcie akcji spółki PGK Partner. W dziale 700 planuje się również zwiększyć dochody o kwotę 115 tysięcy z tytułu większej niż planowano realizacji wpływów z usług, w tym wpłat za media w budynkach komunalnych. I właśnie na wydatki związane z mediami w budynkach komunalnych użyteczności publicznej, jak również w budynkach komunalnych mieszkaniowych są przeznaczone te zwiększone dochody. 50 tysięcy w budynkach komunalnych, 65 tysięcy w budynkach mieszkalnych. Kolejne zwiększenie to jest zwiększenie dochodów z tytułu zwiększonych niż planowano wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. To jest kwota 493 080 zł. I tutaj tą kwotę planujemy przeznaczyć na zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, na zwiększenie wynagrodzeń w szkole podstawowej numer 2, to jest 68 080 i zwiększenie wynagrodzeń pochodnych od wynagrodzeń w szkole podstawowej numer 1, 70 000 zł. Jeżeli chodzi o śmieci, bo nie powiedziałam tego, to jest kwota 325 tysięcy złotych. 30 tysięcy jest również planowano jako zwiększenie. Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Lędzin w przedszkolach zlokalizowanych na terenie innych miast. I tutaj to zwiększenie w tym podatku, które już jest zrealizowane po stronie dochodów, zaplanuje nam te wydatki bieżące już do końca roku. Ja tu w tym temacie, jak i w temacie innych wynagrodzeń, nie planuję już żadnych zwiększeń w budżecie na 2022 rok. Ostatnia zmiana, jeżeli chodzi o dochody, to jest zmiana związana tylko z klasyfikacją budżetową. Zmieniło się, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów, zmieniła się klasyfikacja, więc musimy sobie przesunąć plan dotyczący dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Natomiast pozostałe wszystkie zmiany dotyczą zmian w naszych jednostkach oświatowych, jak i w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i mieszczą się w ramach ich planów finansowych. Nic tutaj nie zwiększamy, dokonują te jednostki przesunięć, żeby jak najbardziej wykorzystać te środki, które mają. Ale istotną zmianą jeszcze jest w dziale 600, transport i łączność, drogi publiczne.
gdzie proponuje się przesunięcie 15 tysięcy na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą kontynuacja budowy chodnika ulicy Mickiewicza, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 15 tysięcy na zadanie inwestycyjne przebudowa nawierzchni chodnika ulicy Mickiewicza od ulicy Wandy do ulicy Grunwaldzkiej, numery nieparzyste. W dniu 1 października bieżącego roku podpisano umowę z biurem projektowym na wykonanie projektu kontynuacji budowy chodnika, angażując środki finansowe. Natomiast 11 października Rada Miasta podjęła uchwałę, w której zmieniono nazwę zadania i jego zakres. Wobec powyższego to zlecenie, no nie możemy go teraz zrealizować, jeżeli chodzi o to zadanie, ponieważ to zlecenie nie wpisuje się w tą nową nazwę zadania. Dlatego musimy uzupełnić te środki, żeby zapłacić za to już zlecenie, które poszło tego 11 października. Natomiast reszta wydatków pozostanie na tej inwestycji. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo proszę. Ja tu się też odwołuję do tego wniosku, który złożył pan radny Kuczek. Tu po prostu już to zlecenie poszło, proszę państwa, zanim państwo podjęliście tą decyzję o zmianie nazwy zadania. I teraz nie wpisuje nam się, ja nie mam możliwości zapłacić teraz za to zlecenie, żeby ono nam się mieściło w ramach naszego budżetu. Proszę tylko o uzupełnienie na to konkretne zlecenie. Proszę pani radna Elżbieta Ostrowska. Dziękuję pani przewodnicząca. Wysoka Rado, ja mam pytanie do pana mecenasa. Panie mecenasie, tam w załączniku trzecim w dziale 900 jest taki zapis. Wydatki na zakup i objęcie akcji spółki partner. Przecież a spółka partner nie jest spółką akcyjną. Ona nie posiada akcji. Czy to jest dobry zapis? Przecież burmistrz może dokapitalizować spółkę, bo ona posiada, pani burmistrz posiada udziały. A to nie jest nazwa całego działu. Proszę, odpowie pan. Może mnie, szanowni państwo, pani przewodnicząca, jeżeli coś nie do końca właściwie pod względem tutaj uchwały budżetowej się wypowiem, to prosiłbym o uzupełnienie pani skarbnik. Natomiast szanowna pani radna, poprzednie dokapitalizowania w przypadku spółki EKOREK były podobnie formułowane. To jest nazwa według klasyfikacji budżetowej, nazwa tego wydatku inwestycji majątkowego. W związku z tym taki zapis powinien się znaleźć, on jest prawidłowy. Zapis taki brzmi, jeszcze tam jest oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego, bo to jest spółka partner, to jest spółką prawa handlowego. Ona nie jest spółką akcyjną. Znaczy, proszę państwa, no to jeżeli pani burmistrz się zgodzi, możemy tutaj wprowadzić autopoprawkę też i zamienić słowo akcja na udziały i wtedy myślę, że będzie wszystko państwu pasowało. Ale państwo sobie taką dyskusję robią. Pani radna się jeszcze raz zgłosi. Może ad vocem być, czy pani chce po kolei, bo no, już takie mamy po prostu statut, nie? Proszę ad vocem się zgłosić, jeżeli już pani jeszcze ma pytania. No muszę się zgłosić. No czekam. Proszę. No, dziękuję. Tu nie chodzi o to, czy pani burmistrz zgodzi się na poprawkę. Tak powinno być prawidłowo, bo właśnie mi zwrócono uwagę. Ta uchwała była już do publicznej wiadomości i ktoś widocznie to zauważył i mówi, że my buble tutaj głosujemy. Dlatego się pytam, czy to może być taki zapis? Proszę pana. A to nie, może, to nie znaczy, że musi być. To proszę, musi być pani prawnie. Pani przewodnicząca, dziękuję. Szanowni państwo radni, znaczy pani radna, ja byłbym daleki od oceny tego, dlatego że oczywiście każdy może mieć swoją opinię w tym zakresie i z opiniami nie będę dyskutował. Natomiast chciałem tylko państwu zwrócić uwagę, że w tym roku, jak dobrze pamiętam, spółka EKOREK otrzymała dokapitalizowanie, tak? I to dokapitalizowanie było też ujęte w budżecie, w projekcie budżetu. Było to weryfikowane, ponieważ to się odbywało w trakcie też kontroli kompleksowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w gminie Lędziny. Było to też kontrolowane przez RIO i RIO nie wnosiło do takich zapisów uwag. W związku z tym
tutaj nie widzę potrzeby interwencji poprzez wprowadzenie poprawek w tym zakresie. Natomiast jeżeli oczywiście Państwo sobie życzą, to można ten zapis zmodyfikować na objęcie udziałów. Nie widzę z tym w tym zakresie pod względem finansów publicznych, nie widzę w tym zakresie jakby rozbieżności jakiejś. Jest to zapis prawidłowy. Dziękuję. Proszę pan radny Tadeusz Ingram dokończyć. Za chwileczkę. Tylko przejdą radni po kolei. Dziękuję pani przewodnicząca. Dziwi mnie jedna rzecz. Bo tutaj mówimy, jesteśmy radni całych Lędzin, całego miasta Lędziny. Dziwi mnie wniosek postawiony przez radnego Kuczka wykreślić, bo panie Kuczek, pan ma ładny chodnik koło domu. Ładny chodnik pan ma koło domu. Jest to ta sama ulica. Pół ulicy chodnik ma, a pół nie. I na tą drugą połowę pan się nie zgadza, bo to nie jest okręg wyborczy klubu wspólnie dla Lędzin. I tylko dlatego, bo jeżeli by to mogło być zrobione, i ulica Mickiewicza, cała ulica Mickiewicza mijałaby chodnik, bo u pana jest nowy zrobiony. Od ulicy Wandy do ulicy Słowackiego, gdyby zrobić taki jak pan wokół domu, to ta ulica by ładnie wyglądała. Ale po co? My możemy zrobić tylko do ulicy Grunwaldzkiej, a dalej to już nie jest nasz okręg. To jest okręg Ingrama, to załatwimy Ingrama i nie przegłosujemy mu tego wniosku, aby mu ten chodnik zrobić i żeby, ja się nie rozchodzi o to, czy to jest moje, czy nie moje, bo to nie jest moje. Ale dla tych mieszkańców i ta ulica o wiele by ładniej wyglądała, gdyby była cała z chodnikiem. Bo tam też masę ludzi do kościoła chodzi. Bo cała północ Domków Fińskich z wszystkich ulic schodzą na ulicę Mickiewicza i idą do kościoła aż do Wandy i od Wandy idą do kościoła. I dziwię się, że może być chodnik zrobiony do Grunwaldzkiej, a od Grunwaldzkiej już nie. To mnie tylko dziwi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Ostrowska poczeka, bo ad vocem już było. Pan Bogusław Dzierżek. Dziękuję za głos. Ja w zeszłym roku apelowałem, żeby wnioski budżetowe omówić, przynajmniej na Komisji Budżetu. I mam nadzieję, że w tym roku te wnioski, które będą wprowadzane, będą omawiane, bo niestety efekt jest taki, że są później takie pochliki, niedoszacowane wartości, albo nie ta nazwa zadania. Tak jest w przypadku właśnie kontynuacji budowy chodnika na ulicy Mickiewicza. Kontynuacja mogła być tylko tam, gdzie wykonano projekt, który trzeba teraz zapłacić. Po 9 miesiącach się wnioskodawca zorientował, że to nie kontynuacja, tylko trzeba poprawić chodnik, który już jest zrobiony w innym miejscu. To nie budować, tylko modernizować. To jest generalna różnica. Więc apeluję o to, żeby omawiać wnioski. Apeluję o to, skoro żeście spieprzyli sprawę, to fakturę trzeba zapłacić i te środki trzeba z powrotem cofnąć. W październiku żeście wprowadzili de facto nowe zadanie. Likwidowali żeście to, co było, a wprowadzili żeście się w innym miejscu. To praktycznie postawili żeście kogoś w sytuacji bardzo trudnej, bo zgodnie z uchwałą poprzednią nią rozpoczęto inwestycje, a później w październiku żeście zmienili nazwę, rzuciliście tą nazwę, a niestety działania zostały podjęte i trzeba tą fakturę zapłacić, która będzie. Dlatego apeluję, żeby z treści tego wniosku wykreślić i zostawić te przesunięcie. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan Łukasz Kuczek i potem pani radna. Proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Pani radny Dzierżak, sytuacja z tym chodnikiem była już dużo wcześniej i zgłaszaliśmy to na niejednej komisji.
dowiedzieliśmy się, że jest złe zadanie. Jeszcze nie były podjęte żadne w tym kierunku próby czy jakieś podpisane umowy. I pani burmistrz wiedziała, że chcemy zmienić nazwę tego zadania i celowo szybciutko, bo nagle da się szybciutko z dnia na dzień podpisać jakąś umowę, czy jednak podjąć jakieś działania w kwestii wykonania. Bo doskonale pani burmistrz wiedziała, jeszcze to nie było przez nas przegłosowane, ale wiedziała kilka miesięcy wcześniej, że to zadanie jest błędna nazwa. I zrobiła to na własną odpowiedzialność. Zrobiła to pani burmistrz na własną odpowiedzialność. Panie radny, i to nie jest tak, że ja jestem przeciwny budowie chodnika. Jeżeli zaczynamy remont od ulicy Mickiewicza, od numeru 1 i kończymy na numerze, nie pamiętam, który tam jest, 20 ileś, a potem nie remontujemy dalej, tylko przeskakujemy połowę ulicy i będziemy budować nowy, no to chyba coś jest nie po kolei. Remontujemy jedną część, remontujemy drugą część i jak już skończymy to, co było do wyremontowania, możemy budować dalej chodnik. A nie skaczemy z kwiatka na kwiatek, bo tak w tym mieście jest wszystko rozgrzewane na dzień dzisiejszy. Tu troszkę zrobimy, tam troszkę, żeby ludziom pokazać, że coś się robi. Trzeba mieć jakąś konsekwencję, panie radny, i konsekwentnie podchodzić do zadania, a nie dzisiaj robimy. I proszę mi tu już nie mówić o niedoszacowaniu inwestycji, bo któryś raz z kolei powtórzę. Na inwestycje na ulicę Działkowców trzeba 700 tysięcy, nie mamy. Czekamy rok, drugi rok. Rada Miasta znalazła 700 tysięcy i co się okazało, że wystarczy 440. Proszę nie mówić, że my nie doszacowujemy kosztów. A tutaj jak pan mecenas powiedział o tym, że nie można ogłosić przetargu. Panie mecenasie, przetarg można ogłosić, nie można podpisać umowy, jeżeli się nie ma środków. A zadanie, jeżeli wystarczy, że jest zaplanowane w budżecie, to jakieś środki są i to już jest do ogłoszenia przetargu. A po przetargu wiemy dopiero, ile będziemy potrzebować na to pieniędzy. Możemy nie podpisać umowy, jeżeli nie mamy wystarczających środków, a nie ogłosić przetargu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pani Elżbieta Ostrowska. Dziękuję. Ja to tylko dokończę. Czyli dalej utrzymuję, że tu jest błąd. Powinno być napisane pełne zadanie, co i tak nie zmienia mojego głosowania odnośnie spółki partner. A jeżeli chodzi o firmę Ekorek i dokapitalizowanie, to pani burmistrz sama bez udziału rady zrobiła dokapitalizowanie do spółki Ekorek. Przed sesją, dosłownie to był dzień przed sesją. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan adwokat, pan Bogusław Dzierżak. Dziękuję za głos. Panie radny Kuczo, ja pana muszę rozczarować. To, że pan zaplanował coś w budżecie, to wcale jeszcze nie upoważnia zamawiającego, kierownika zamawiającego, czyli w tym przypadku burmistrza, do ogłoszenia przetargu. Bo przed ogłoszeniem przetargu przepisy prawa wymagają należytego oszacowania. I nawet jeżeli się podczas przetargu okaże, że ten szacunek był zawyżony, to trzeba to zrobić. Trzeba przynajmniej na podstawie stypnych ofert czy rozpoznania rynkowego go oszacować te zamówienie. I niestety to, że się wpisze tam jakąś sumę do budżetu, to nie jest wystarczające, żeby ogłosić przetarg. Niestety, tak przepisy prawa wymagają oszacowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pani burmistrz. Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo radni i wytrwali goście. Nie wiem, ile razy mam jeszcze powtarzać panu radnemu Kuczkowi. Kwota na dane zadanie musi być tak. Dobrze oszacowana. Była oszacowana źle. Sami w październiku, w połowie października, do kwot, które podaliście w styczniu, dokładaliście środki. I to nie małe. A ja zaproponowałam wam już we wrześniu, żeby te kwoty doszacować. Ja zaproponowałam, że inwestycje są niedoszacowane, i ja powiedziałam, że trzeba o takie kwoty uzupełnić te zadania. To był 26 wrzesień, Szanowni Państwo. Zaproponowałam zmiany do wieloletniej prognozy finansowej miasta Lędziny 2002-2009. I mam w tym momencie bardzo wielką prośbę. Nie zaklinajcie rzeczywistości. Zrobiliście błędy,
to za te błędy trzeba odpowiadać. Kontynuacja budowy chodnika ulicy Mickiewicza. Zadanie przez was wprowadzone w styczniu tego roku do budżetu. Ile daliście? 170 tysięcy. Uzupełniłam to 26 września tego roku o 100 tysięcy. Następne zadanie przez was wprowadzone w styczniu tego roku. Przebudowa ulicy Czapli. Ta pani wszystkie zadania w styczniu, więc proszę, po 3 minuty. Nie wszystkie, szanowna pani, ale... tylko z 26 września. Ale... Jeżeli, ale widzi pani, czas mi leci. Ale wiem, ale 3 minutki tylko. No to już proszę mi pół minuty doliczyć. Przebudowa ulicy Czapli. To była moja wprowadzona zmiana we wrześniu. Wy w styczniu zaplanowaliście 170 tysięcy, a ja we wrześniu dołożyłam 130 tysięcy. Bo znowuż kwota ze stycznia była niedoszacowana. Ale to nie koniec. Przebudowa i przedłużenie ulicy Żeromskiego. Dołożyłam we wrześniu tego roku 150 tysięcy. A wy zaplanowaliście 150, potem zdjęliście 100 i na dokumentację zostało 50. Czyli krótko mówiąc, znowuż w styczniu nie doszacowaliście wydatku i realizacji zadania. Następne, to co ja zaproponowałam o zwiększenie we wrześniu. Przebudowa, nakładka asfaltowa, ulica Spacerowa. Wy w styczniu zaplanowaliście 200 tysięcy. Panie Tadeuszu, nie 150, tylko 200 tysięcy. Ja zaproponowałam we wrześniu dołożyć 180, bo po rozwiązaniu cenowym tak się kwoty układały. Ale to było we wrześniu. A ja nie wiem, jak będzie w styczniu w przyszłym roku. I też o tym państwu mówiłam. Budowa chodnika ulica Ekonomiczna. Na dokumentację w tym roku 20 i wykonanie 100 tysięcy w przyszłym roku. Budowa oświetlenia drogowego, ulica Panoramy. We wrześniu zaproponowałam, i ulica Szkolna oczywiście, we wrześniu zaproponowałam 20 tysięcy na ten rok i 45 tysięcy na przyszły rok. I jeszcze została moja propozycja we wrześniu o zwiększenie kwoty. Budowa drogi na działce numer, tu jest numer podany, tu chodzi o tą nową nazwę ulicy, którą przyjęliśmy dzisiaj, ulicę Spokojną. 20 tysięcy w tym roku, żeby zrobić dokumentację i na realizację, ale to nawet nie w całości, 225 tysięcy. Były wskazane środki przez panią skarbnik, z czego to chcemy przesunąć. Wszystkie zadania budżetowe, wasze zadania budżetowe ze stycznia, te kwoty podkreślają jedną rzecz, były niedoszacowane, niedoszacowane. I co zrobiliście we wrześniu? Szanowni mieszkańcy, między innymi pan Kuczek, pani Wysocka odrzuciła moje propozycje. Nie chciała tego robić. To jest jedna rzecz. Już pani czas się A 11 kończy, października te same zadania, wyrzucając ekonomiczną i tak dalej, bo to jest od pana radnego Ingrama, złożyliście wniosek o dokładnie to samo. W październiku. Ale takie mają prawo radni. Ale my się nie rozumiemy. Rozumiemy się. We wrześniu nie chcieliście. A w październiku chcieliście, ale chcieliście, żebym to zrobiła do końca grudnia. To jest nierealne, szanowni państwo. Dobrze, ja to o czym my mówimy? Wy się trochę posłuchajcie. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Ale jest taka, czekaj chwileczkę. A ci wy, to znaczy pan Szymon Simonicz nie udzieliłam głosu. Radni, posłuchajcie się. Nazywać po imieniu, a nie nazywać kogoś wy. Dobrze, nie udzielam panu głosu. Wy to znaczy radni. A umowa, jeszcze przepraszam, zarzucał mi, że umowę podpisałam szybciutko. Nie, panie radny. Umowę na zadanie kontynuacja chodnika na ulicy Mickiewicza była podpisana 1 października. A kiedy zmieniliście? 10 października. No skąd ja mogłam wiedzieć, że wy zadanie zmienicie? Dobrze. Może były komisje wcześniej. Nieważne. Chodzi o tak. Radni zgłaszają wnioski w styczniu do budżetu. Jeżeli nie doszacują, radny nie jest specjalistą, budowlańcem, nie zna normalnie realnych może cen,
A kiedy te wnioski we wrześniu, że są niedoszacowane inwestycje? 9 miesięcy, po 9 miesiącach, czy to, że te inwestycje są niedoszacowane. Bo ja powiedziałam jedną rzecz, przepraszam, ale, nie, proszę, ale ja tylko uzupełnię. Proszę mi nie przerywać. Pani przewodnicząca, proszę, to powiedziałam, że dopóki się nie zrealizują dochody majątkowe, nie będę budować dróg. Dobrze, jeszcze jest jedna kwestia. Pani porównuje, trudno mi jest pamiętać, pani porównuje nasze niedoszacowanie, że pani we wrześniu nam to proponowała. Ale teraz by trzeba było dokładnie porównać, jakie pani miała szacunki w styczniu. Czy one rzeczywiście były takie, jak teraz są wymagane? A my nie mamy specjalistów do pomocy w domu. My szacujemy inwestycje według poprzednich budżetów. Było kiedyś na Czapli na przykład 120 tysięcy. Daliśmy tak już 170 tysięcy. My tylko tyle takimi środkami w tym momencie dysponowaliśmy, bo my nie mamy całego budżetu, nie rozplanowujemy, tylko musimy wskazać środki. Ale nam się mówi, że brakuje pieniędzy po ilu? Po 9 miesiącach, kiedy po prostu, no w sumie już rok się zamyka i na pewno chociażby my przenieśli to. Nie wiem, czy cokolwiek by było z tego zrobione. Można było wtedy wcześniej monitorować, że mamy to przemyśleć, jak już pokazały się pieniądze z nadwyżki ze sprzedaży działek. Dopiero we wrześniu. No, trzeba by to wszystko poprzeliczać, bo wypraszam sobie coś takiego. No, wypraszam sobie takie uwagi, bo my jesteśmy na swojej sesji obradach Rady Miasta. Jeżeli będę pracownikiem pani, to będziemy inaczej rozmawiać. Także w każdym bądź razie tak to by wyglądało. No trudno mi jest oszacować w styczniu, jakie się staną realia w połowie roku i tak dalej. Nie ruszyła się żadna ulica, żadna z tych inwestycji nie została wykonana. No ale no we wrześniu żeśmy się zgodzili na przeniesienie na WPF i też założę się, żeby nie było wykonane, ale nie mogę tego stwierdzić, więc nie mogę tego powiedzieć. Dobrze. Czy mamy jeszcze kogoś tu do dyskusji? Proszę, pan Bogusław Dzierżak, ale ja tu już nie mam pana. Pan się włączył? No to proszę, jeżeli pana wyłączyłam przypadkowo, to proszę. Nie, ja jestem głoszony. To proszę, bo ja pana, a jest tu pan. Dobrze, jest pan. Dobrze, dziękuję proszę. Za głos. Pani przewodnicząca, to co pani powiedziała, to tylko potwierdza to, co ja apeluję o to roku. Tak. Omawiajmy wnioski, które chcecie zgłosić do budżetu. Naprawdę. Bo można było zrobić korekty. Tym bardziej, że te wnioski, które były w styczniu zgłoszone, to pani burmistrz też zgłosiła swoje propozycje. I tam były te same zadania, oczywiście nie wszystkie, nie ale wszystkie. Niektóre były i pani burmistrz dała wtedy większe kwoty. Więc jakby to było omówione, te wnioski, to być może byśmy uniknęli tej przepychanki, by były większe tam pieniążki od razu dodane. Dziękuję. Ale my robimy właśnie coś takiego, że no pani burmistrz jest projektantem tego budżetu z panią skarbnik. No i pani burmistrz też tych wniosków nie omawiała na komisji, też zgłosiła je na sesji, podobnie jak my. Obydwie strony postępują jednakowo. My zgłaszamy na sesji, ale pani burmistrz też na sesji to zgłasza. A czemu by Komisja Budżetu, Komisja Gospodarki nie zgłosiła takich wniosków na Komisji Gospodarki? I robimy to samo, to samo. Być może te kwoty były wyższe od naszych, ale też nie wiem, czy były adekwatne do tych sum, które teraz były podane. Ja to posprawdzam i wtedy będę się mogła wypowiadać, bo trudno mi jest pamiętać, co było w styczniu. No, no nam jest trudno szacować rzeczywiście inwestycje. No, tak jest, że my tylko możemy wprowadzać na sesji budżetowej. Jeżeli nie wchodziła w grę grudniowa, no to mogliśmy tylko w styczniu. A wcześniej, no zgody to by wymagało i różnych rzeczy. Dobrze, pan radny Łukasz Kurczyk, ile już głosy zabrał? Ty, no pan tu skrupulatnie. Dobrze, to czwarty raz, proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja tu mam teraz pytanie do pana mecenasa, bo skoro nie można ogłaszać przetargów, jeżeli są niedoszacowane kwoty, to chciałbym się dowiedzieć, czy w naszej gminie przetargi były ogłaszane, nie wiem, nielegalnie, niezgodnie z prawem, bo ile razy anulowaliśmy przetarg, ponieważ kwoty przedstawione przez inwestorów przewyższały kwotę zabezpieczoną w budżecie. Więc proszę mi tu bajek nie opowiadać. To jest przykład, na przykład rozbudowa szkoły SP2. Za mało zaszatowane w budżecie, przetarg został ogłoszony i anulowany, ponieważ kwoty zaproponowane przez inwestorów przewyższały kwoty zabezpieczone w budżecie. Dało się? Dało się. I proszę tak. Nie mówić, że tu Rada Miasta cokolwiek blokuje, bo blokada jest tylko i wyłącznie ze strony pani burmistrz.
Co do tego, co pan radny Dzierżak tutaj zgłosił, żeby zgłaszać wnioski wcześniej, żeby je omówić, to proszę zadać to pytanie pani burmistrz, dlaczego przedstawiła nam projekt uchwały budżetowej 11 listopada, a 5 minut przed rozpoczęciem sesji złożyła autopoprawkę do tego właśnie budżetu, który opracowywała z panią skarbnik, mając wszystkie potrzebne informacje, przedstawiła nam listę wniosków prawie pokrywających się z naszymi, 5 minut przed sesją. A pan tu od radnych wymaga, żebyśmy przedstawili wnioski panu na komisji, żeby je omówić. No szanujmy się, ale zacznijmy może od samej góry. Dziękuję. Proszę pan radny Paweł, czy pan radca prawny się ustosunkuje do tego, bo gdzieś widziałam jakieś zgłoszenie. Tak. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, musimy sobie jakby wyjaśnić kilka kwestii. Początkowym elementem wszczęcia postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych jest wniosek zamawiającego o wszczęcie tego postępowania. I przed podpisaniem przez kierownika zamawiającego, czyli przez burmistrza, wniosku o wszczęcie postępowania, zamawiający jest zobowiązany dokonać szacowania wartości zamówienia. I teraz mamy dwie kwoty. W budżecie na dane zadanie w budżecie miasta jest określona kwota X. I teraz jeżeli przed wszczęciem postępowania kierownik zamawiającego dokonuje szacowania wartości zamówienia i kwota wynikająca z szacowania wartości zamówienia jest mniejsza niż lub równa tej kwocie w budżecie wskazanej, to w tym momencie kierownik zamawiającego we wniosku o wszczęcie postępowania potwierdza zabezpieczenie środków na to zadanie. Jeżeli okazałoby się, że w budżecie na początku roku, nie wiem, na dane zadanie była przewidziana kwota w budżecie 500 tysięcy, a z szacowania wartości zamówienia, które jest zrobione na przykład w marcu czy kwietniu, tuż przed wszczęciem postępowania wychodzi kwota 600 tysięcy złotych, to okej, zamawiający może wszcząć to postępowanie, ale problem jest jeden, bo on poświadcza nieprawdę w dokumencie, bo potwierdza co, że ma zabezpieczone środki, no nie ma zabezpieczonych tych środków. Ale okej, może wszcząć postępowanie, idziemy dalej. I teraz jeżeli się okaże, że oferenci złożą te oferty na kwotę nie 500 tysięcy, ale właśnie 600 tysięcy, tak jak on mu wychodziło z szacowania, to wtedy ma zastosowanie artykuł 261 ustawy Prawo zamówień publicznych, ja go może przytoczę. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w tym postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania takiej oferty. Czyli to się wszystko wiąże z kosztami uzyskania odpowiednich gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy. I w takiej sytuacji, szanowni państwo, możemy doprowadzić do tego, że wykonawca może dochodzić od zamawiającego roszczenia o zwrot uzasadnionych kosztów związanych z przygotowaniem takiej oferty. Czym innym jest sytuacja, to co pan radny mówił, gdzie oferent składa ofertę i zamawiający zgodnie z budżetem i wnioskiem zamawiającego potwierdził, że ma 500 tysięcy, iż z szacunku wychodzi 500 tysięcy, a oferta powiedzmy jest składana na 600 tysięcy. Tutaj jest zupełnie inna sytuacja. Kwota oferty przekracza wartość w budżecie i wartość szacunkową z chwili wszczęcia postępowania, czyli jest podstawa do unieważnienia postępowania z przyczyn, które nie są zależne od zamawiającego. Po prostu przekracza kwota wykonawcy. Wykonawca, mając wiedzę, jaka jest kwota przeznaczona na to zamówienie, składa ofertę wyższą. Więc musi się liczyć z tym, że jego oferta może zostać odrzucona i unieważnione postępowanie, albo zamawiający dorzuci w cudzysłowie tą kwotę. Natomiast jeżeli my mamy w budżecie środki na przykład na 500 tysięcy, a kierownik zamawiającego świadomie, wiedząc, że z szacunków mu wychodzi, bo to jest dokumentacja w postępowaniu, z szacunków mu wychodzi, że to jest 600 tysięcy, on świadomie potwierdza nieprawdziwą informację we wniosku o wszczęcie postępowania, że ma te 600 tysięcy i oferent złoży na te 600 tysięcy tą ofertę, a w budżecie ma 500 tysięcy, to jeżeli Rada Miasta nie dołoży, to zamawiający naraża się właśnie na to postępowanie odszkodowawcze za to, że poniósł koszty przygotowania takiej oferty. Taka jest różnica. Więc mówiąc krótko, jeżeli w budżecie mamy kwotę 500, z szacowania wartości zamówienia wychodzi też powiedzmy 500 albo mniej niż 500 i z ofert wychodzi później już po przetargu
600 tysięcy, to my mamy pełne prawo unieważnić to postanowienie bez konsekwencji dla nas. Ale jeżeli jest sytuacja taka, że zamawiający musiałby poświadczyć, poświadczyć nieprawdę we wniosku o wszczęcie postępowania, że z szacunków mu wychodzi 600 tysięcy i potwierdza to, że ma te zabezpieczone środki, ale w budżecie ma tylko 500, no to wtedy się narażamy na to na postępowanie, na roszczenia odszkodowawcze. Tak? Więc my nie możemy, jeżeli mówiąc, przekładając to na nasz stan faktyczny, jeżeli w budżecie przykładowo burmistrz miał zabezpieczoną jakąś kwotę X 100 tysięcy złotych na przebudowę jakiegoś chodnika i ma wszcząć postępowanie powiedzmy w kwietniu, w maju, z szacunków mu wychodzi, że to jest 120, no to musiałby poświadczyć nieprawdę, że ma te środki. No, nie może wszcząć tego postępowania, bo się naraża na to postępowanie odszkodowawcze. To ja jeszcze wrócę. Nie chcę się... Czekaj. Panie wiceprzewodniczący, proszę zachowywać statut. Panie wiceprzewodniczący, proszę przestrzegać statutu. Ja nie chcę się czepiać. Przypominam ulicę plebiscytową. 189 tysięcy dali radni. 189 identyczną uchwałę dał burmistrz. Było 378. Plebiscytowa kosztowała ponad 400 tysięcy. Jak pamiętam, ma 430 tysięcy. No skąd się znalazło 50 tysięcy? Też było niedoszacowane. To samo było z ulicą Modrą. Też była niedoszacowana. Może trochę mniej. Też były inwestycje niedoszacowane, ale nie o to w tej chwili chodzi. Ale to pani przewodnicząca wszystko mówi, że te kwoty, o których pani mówi, to się pojawiły już po przetargu, nie? Czyli w chwili wszczęcia postępowania było zgodność, szacunek z kwotą w budżecie był zgodna, tak? Pani mówi już o ofertach, które pojawiły się po przetargu. Były wyższe od szacunku i kwoty wskazanej w budżecie, czyli można było bezpiecznie unieważnić postępowanie. Każdą tak idzie zrobić, no nie będę się kłócić, dobrze. Tu mamy po kolei, tu zakończyć. Mamy Pawła Wanota na chwileczkę jeszcze. Proszę pan Paweł Wanot, potem pan wiceprzewodniczący. Proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. No tutaj, co powiedział pan mecenas, no jeżeli z zapytań ofertowych czy jakiegoś rozeznania rynkowego nam wyjdzie kwota X, my wszczynamy postępowanie o tą kwotę X, czy uśredniamy ją, bo jeden wykonawca zrobi za 180, drugi tam za 200, no ale z ofert nam wychodzi zupełnie co innego, bo te podmioty, które chciałyby wystąpić, czy nie, te podmioty, do których było skierowane zapytanie, no nie muszą złożyć swojej oferty w przetargu. No i okazuje się, że wychodzi kwota inna, no to miasto ma podkładkę w formie dokonanych zapytań ofertowych. Tak? No i sprawa dla miasta jest jasna. No, ja nie wiem, gdzie tutaj jest jeszcze jakaś większa, głębsza filozofia, w jaki sposób można tutaj ten temat jeszcze bardziej tutaj rozwodzić. Kolejna kwestia, no niedoszacowane inwestycje. No, mówimy o tym, że nadwyżka była we wrześniu, o tym, że te inwestycje są niedoszacowane. To wiedzieliśmy tak naprawdę od samego początku, już w styczniu. Wiedzieliśmy, że te inwestycje są niedoszacowane. Pojawiła się propozycja, żeby z ulicy Czapli zabrać na ulicę Spacerową, gdzie no, było wielkie oburzenie, nawet temat w mediach lokalnych gdzieś tam był poruszony, no, ale była propozycja jakichś zmian. W taki sposób, żeby można było ten budżet realizować. No nie pojawiła się później uchwała co do zmian w budżecie w tym zakresie, no ale propozycja była i była nawet przegłosowana. Trzeba było to wtedy robić i mielibyśmy sytuację jasną i byłaby sytuacja prosta, byłaby ulica Spacerowa dzisiaj zrobiona. Dzisiaj nie mamy ani ulicy Spacerowej, ani ulicy Czapli. No ale Tak się stało, jak się stało. I ja tutaj chcę poruszyć jeszcze jedną kwestię dotyczącą spółki Partner, bo wniosek, na którym za chwilę będziemy głosować, w październiku była mowa, że wrócimy do tematu w listopadzie. Jest listopad. I co dalej? Będziemy przesuwać do września, do grudnia? W jaki sposób dokapitalizujemy? Spółka EcoREC była dokapitalizowana na zupełnie innych zasadach. Dlaczego? Bo nie uchwaliliśmy budżetu w zeszłym roku i jechaliśmy, brzydko mówiąc, na prowizorium budżetu. To jest zupełnie coś co innego. Jeżeli byłoby inaczej, no to Regionalna Izba Obrachunkowa, która sama zawnioskowała, która sama te zmiany dokonała w budżecie, no to no dobra, to nie sama, no ale to pani burmistrz, to pan mecenas nie siedzi i tu proszę podpisać, no przecież to tak nie wygląda, przecież tam też są fachowcy, i którzy też na czym się znają, no już nie róbmy, bo już kolejny raz to mówię, no my się tutaj znamy na wszystkim, Regionalna Izba Obrachunkowa się nie zna.
Tam się nie zna. Tam się nie siedzi, tam siedzą ludzie, którzy się na niczym nie znają, którzy nie zrobili nigdy w życiu ani jednego budżetu. No po prostu przyszła pani burmistrz z panią mecenasem i taka scena była w jednym filmie dosyć popularna. I kwestia jeszcze do tej spółki partner. No jak długo będziemy przeciągać ryzyko likwidacji, czy upadku, czy postawienia w stan restrukturyzacji tej spółki? W październiku mówiliśmy, że we wrześniu jest czas. Jest listopad. W październiku mówiliśmy, że w listopadzie jest czas. No jest listopad. Będziemy to przeciągać do grudnia. No sama procedura, mimo że może trwać dosyć szybko, no to jednak też potrzeba na to czasu. Są święta, okres, który jest no, po 15 grudnia, to tak naprawdę wszyscy dobrze wiemy, jak funkcjonujemy i o czym tak naprawdę już wtedy myślimy. A jaki jest pomysł państwa, bo jeżeli państwo składacie taki wniosek, no jaki jest dalszy pomysł na to, żeby załatać dziurę budżetową w spółce partner? To jest nasza spółka, to jest spółka miasta, to jest spółka wszystkich mieszkańców i tak jak mówiłem już ostatnio, Rada Miasta przeminie, prezes pustelnik przeminie, Rada Nadzorcza spółki przeminie, burmistrz przeminie, ale ta spółka dalej musi realizować swoje zadania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan wiceprzewodniczący Edward Dubańczyk. Dziękuję. Ja kilka faktów. Panie mecenasie, patrzył pan na mnie, jak pan przemawiał i do pewnego momentu, żeśmy się zgadzali. Tylko jest jeden problem przy tych szacunkach. Kto te szacunki w mieście robi? Niech się pan zastanowi. Nie mamy takiego fachowca i gdybyśmy chcieli mówić o doszacowaniu, a to kiedyś już mówiłem na komisji, cokolwiek byśmy zrobili, jest niedoszacowane. Przedszkole w Lędzinach niedoszacowane. Szkoła numer 2 niedoszacowana. Szkoła SP4 niedoszacowana. Ostatni taki mały niby wiata rowerowa. Niedoszacowana. A co my biedni ludzie? No i o czym my mówimy? Nie brnijmy w tym temacie. Ale... Bo rynek się tak zmienia, panie przewodniczący. Ale dobra. To jest proste, to jest fakt, tego nikt nie zaprzeczy. Tak jest. Do wszystkiego musimy dokładać. Zgadzamy się na rzeczy. Następna rzecz, którą radny Paweł Anot podjął. Spełniliśmy wszystkie warunki. Doszacowaliśmy ulicę spacerową. Fakt. Nie, bez komentarza, nie będę mówił. Następna rzecz. Te inwestycje, które były, które pani burmistrz dołożyła, na przykład ulica Żeromskiego, bo 150 tysięcy pani burmistrz dała 150 tysięcy. Po co? Gdyby ktoś tam pojechał i zobaczył, jaki jest stan przygotowania tej drogi, że kliniec, wszystko jest gotowe, wystarczy ta nakładka, może z tego 150 jeszcze pieniądze zostały. Ale to trzeba się zainteresować, trzeba jechać, trzeba się zapytać kogoś mądrzejszego. Są jeszcze w tym mieście ludzie mądrzejsi. Ja z tego korzystam i powiem panu, dobrze wychodzę. I to są fakty, tego nie da się zaprzeczyć, jakkolwiek byście to zaklinali. Nie ma takiej możliwości. Mieliśmy w urzędzie dwóch naczelników, czy zastępcy naczelnika, którzy mieli wszystkie możliwe kwalifikacje. Od kosztorysantów, kierowników budowy, biegłych. To wyglądało całkiem inaczej, się do nich szło i te informacje były od razu. Po pół godziny pan wychodził, pan wiedział, że tego tak się nie da zrobić. Tych ludzi nie ma. Mieliśmy w innej dziedzinie fachowców. Nie mamy. No, mamy ekipę taką, jaką mamy. No, trzeba z nimi współpracować. Ale to jest trudne. To jest trudne i nie mówmy, że tylko jedna strona robi błędy, druga nie robi. Panie przewodniczący, żeby była jasność, ja się tylko wypowiadałem w kwestiach prawnych, chciałem to wyjaśnić, żeby gdzieś tam moje słowa nie były jakoś niewłaściwie zrozumiane. Natomiast mówię, nie chcę się wypowiadać w kwestiach tutaj realizacji tych zadań jakichś, ani też nie mówię, że jedna czy druga strona popełniła jakieś błędy. To nie są, nie użyłem takich słów, nie wypowiadam się w tym zakresie. Wypowiadałem się tylko w kwestiach, żeby była jasność co do, chciałem wytłumaczyć kwestię dotyczącą wszczęcia, momentu wszczęcia postępowania i kwestii szacunków wartości zamówienia. Pozostałe kwestie to już państwo dostaje. Dziękuję bardzo. Nie mamy już nikogo do dyskusji. W takim razie wprowadzamy wniosek. Wniosek radnego Łukasza Kuczka o treści. By ze zmian do budżetu wykreślić po stronie dochodów i wydatków zmiany dotyczące dokapitalizowania spółki partner oraz zadania kontynuacja budowy chodnika ulica Mickiewicza. Proszę o prowadzenie głosowania. Kto z państwa radnych jest za? Kto z państwa radnych przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymuje się od głosu?
Zamykam głosowanie, proszę o wyniki. Za wnioskiem było 9, przeciw 5, jedna osoba się wstrzymała. Zagłosowali radni. A wniosek to nie trzeba. Wniosek jest pozytywny. W takim razie tak, właśnie prosimy o prowadzenie głosowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lędziny na rok 2022 rok wraz z wnioskiem radnych. Proszę dopisać, bo to wraz z przegłosowanym wnioskiem radnego Łukasza Kuczka albo wraz z przegłosowanym wnioskiem przez Radę Miasta. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lędziny na 2022 rok wraz z przegłosowanym wnioskiem. Prosimy o prowadzenie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosu? Zagłosowało 12 radnych, przeciw głosowała jedna osoba, dwie osoby się wstrzymały. Zagłosowali radni Dzierżak, Bogusław, Głos, Maria, Handy, Hubert, Kolny, Karol, Kostyra, Tomasz, Kuczek, Łukasz, Ostrowska, Elżbieta, Simonicz, Szymon, Stolecka, Bogumiła, Urbańczyk, Edward, Wysocka, Anna, Zimna, Sebastian. Przeciw głosował radny Ingram, Tadeusz. Wstrzymali się radni Noras, Bogusław, Wanot, Paweł. Wniosek został, znaczy uchwała została podjęta przez Radę Miasta. Przechodzimy do punktu 25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Pani Przewodnicząca, ja tylko chwili przypomnienia, pracujemy dzisiaj do 20. No mam nadzieję, że zdążymy. No, ja tylko przypominam. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tym punkcie? Ja. Proszę. Mówimy o punkcie 25, tak? Tak, tylko że jakby Pani by mi się zgłosiła, żeby tu Panią było widać. Już jest, tak? Dobrze, proszę. Dziękuję. Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, punkt 25 dotyczy podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Bardzo bym prosiła Przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków, Pana Radnego Łukasza Kuczka, o odczytanie treści i odczytanie uzasadnienia. Chciałabym się do tego ustosunkować, żeby mieszkańcy wiedzieli, w jakim temacie będziecie dyskutować. Dobrze, bardzo proszę Pana Przewodniczącego. Pani Przewodnicząca, z całym szacunkiem, uzasadnienie jak najbardziej mogę przeczytać, tak. I wspomnieć, czego dotyczy petycja, bo petycja była rozpatrywana, strony były poinformowane na komisji, jak wiemy, czas się nagli, Państwo tu z nami siedzą już tyle czasu, że za chwilę się okaże, że będziemy musieli im odmówić, żeby się wypowiedzieli, to nie wiem, po co Pani Burmistrz to chce przeciągać. Uzasadnienie jak najbardziej. Proszę przeczytać uzasadnienie, tak. Chodziło o zrobienie nakładki asfaltowej na ulicy Spacerowej, mieszkańcy złożyli petycję. Komisja po rozpatrzeniu sprawy uznała petycję za zasadną, przedstawiają Radzie Miasta z następującym uzasadnieniem. Biorąc pod uwagę stan faktyczny drogi, który znany jest radnym nie od dzisiaj, jak również fakt, iż na sesji budżetowej Rada Miasta wprowadziła takie zadanie do budżetu, a na nadzwyczajnej sesji 11 października zwiększyła na ten cel środki, dziś, gdy są środki na tą inwestycję, dowiadujemy się, że planuje się tam budowę kanalizacji. Jednak znając stan budżetu, do dnia dzisiejszego nie było mowy o budowie kanalizacji i prędko ten fakt nie nastąpi. Dlatego petycję uznaje się za zasadną. Należy wskazać również fakt, że jedyną przeszkodą w wykonaniu tej inwestycji jest brak zgody burmistrza. Dziękuję. To znaczy się do uzasadnienia, tak, uchwała tylko jest uznanie petycji, także do, chyba do uzasadnienia tylko. Dobrze, do uzasadnienia proszę. Chcę się odnieść. Proszę. Szanowni Państwo, nie zgadzam się z tym uzasadnieniem, gdzie wskazane jest ostatnie zdanie, że jedyną przeszkodą w wykonaniu tej inwestycji jest brak zgody burmistrza. Jest to nieprawdą. Ja to wielokrotnie dzisiaj już powtarzałam. Ja wyraziłam zgodę
Szanowni Państwo, 26 września, konkretnie mówiąc o doszacowaniu tej kwoty na ulicę spacerową. Niestety, między innymi pani Wysocka, pan Kuczek, no i pozostali radni, nie chcę tu już nazwisk odczytywać, byli temu przeciw. Dlatego moja zgoda była, tylko był brak zgody Rady Miasta Lędziny z klubu Wspólnie dla Lędzin oraz wspierających ją radnych. Także ja, Szanowni Państwo, uzasadniam, byłam za, chciałam zrobić tą inwestycję jak najbardziej. Niestety radna z tego okręgu Wysocka była przeciw. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pani radna Anna Wysocka. W takim układzie, bo ta ulica spacerowa to już wyrosła do jakiejś gwiazdy ulic w Lędzinach, bo tu już chyba z 50 razy było to nazwa wymieniana, to chciałabym się zapytać pani burmistrz, a w styczniu pani nie wiedziała, że tam jest kanalizacja robiona? Pani to w autopoprawce też wprowadziła, a teraz dostaliśmy informację, że w sumie to ta nakładka nie będzie robiona, bo tam jest potrzeba robić kanalizacji, a tej kanalizacji nie wiem, czy za 10, czy za 20 lat będzie zrobiona. W styczniu nic nie było mówione o kanalizacji. Dobrze, dziękuję. Proszę się zgłosić. No proszę zgłosić. Mhm. Proszę pani burmistrz. Może wrócę do wątku kanalizacji. Szanowna pani radna, pani już jest drugą kadencję i pani doskonale wie, że jest dokumentacja na budowę kanalizacji właśnie między innymi na ulicy Spacerowej. A więc proszę mi nie zadawać takich pytań. Natomiast ja już ostatnio wyjaśniałam. Chodziło przede wszystkim o odwodnienie na bardzo newralgicznym punkcie, czyli na tak zwanym zakręcie ulicy Spacerowej. Ten fragment musi być przebudowany i musi być tam zrobione odwodnienie. Nie ma innego wyjścia. Dlatego tłumaczyłam już w styczniu, że 200 tysięcy, które pani między innymi zaproponowała, jest za niską kwotą, że największy wydatek gdzieś około 120, około, bo to był czas styczniowy, tak? To jest za mało. Dlatego ja w styczniu zaproponowałam 320 tysięcy, a pani była przeciw. Między innymi pani była przeciw. I pani doskonale wie, że tam trzeba zrobić kanalizację. I pani doskonale wie, że na tym newralgicznym fragmencie, tak zwanym zakręcie, trzeba przebudować ten fragment z odwodnieniem. A więc, szanowna pani, ja nie wiem, czy pani jest z tego okręgu wyborczego, czy pani rzeczywiście do rangi gwiazd podniosła tą ulicę spacerową. Bo pani jest przyczyną tego, że pani się nie zgadza na zwiększenie kosztów realizacji tego zadania, a potem ma pretensje pani do mnie. Po prostu to jest niezrozumiałe. I doskonale pani wiedziała, że tam trzeba zrobić odwodnienie. Ad vocem pani radna Anna Wysocka. Pani burmistrz, proszę tutaj nie wprowadzać w błąd mieszkańców. Kanalizacja to kanalizacja, odwodnienie to odwodnienie. A to, że pani manipuluje tymi pojęciami, to już pani sprawa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja bym chciała tych ustosunkować, bo widzę, że... Ale ja nie chcę ustosunkowania. Nie, ale jest dyskusja, to ja. To jest... Nie, jest wniosek... Ale to mnie dotyczy. Jest wniosek... Widzę, że pani radnej słowo manipulacja wyszło w krew. Dziękuję. O zakończenie dyskusji, ale już chyba samo istnienie się zakończy, bo wszystkie osoby już się wyczerpały. Czy ten wniosek formalny głosujemy w tej sytuacji, pani radna Anna Wysocka? To już rezygnujemy z tego. Przejdziemy do głosowania. Proszę o prowadzenie głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymuje się od głosu? Zamykam głosowanie. Proszę o wyniki. Zagłosowało 9 radnych. Czy osoby się wstrzymały? Czy osoby nie oddały głosu? Zagłosowali Dzierżak Bogusław, Głos, Maria Kolny, Karol Kuczek, Łukasz Osowska, Elżbieta Simonicz, Szymon Urbańczyk, Edward Wysocka, Anna Zimnal, Sebastian. Wstrzymali się radni Ingram Tadeusz, Noras Bogusław, Wanut Paweł. Brak głosu Hubert Handy, Kostyra Tomasz, Stolecka Bogumiła.
Uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego punktu 26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o zabudowanie wiaty na przystanku przy KWK Kazimowic. Petycja została uznana za zasadną. Czy pani burmistrz, proszę? Ale tu już zakończona jest rozmowa, tu nie wiem, chyba jest poprzednia. To jest następny punkt, tak? Podjęcie następnej petycji. Tak. W związku z tym, że to Rada podejmuje swoją opinię w tym temacie, bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Skargi Wniosków i Petycji o czytanie tematu skargi i uzasadnienia. Proszę, panie przewodniczący. Dziękuję pani przewodnicząca. Tematem petycji była wiata przystankowa na osiedlu Ziemowit. Uzasadnienie komisji jest następujące. Biorąc pod uwagę stan faktyczny, mianowicie brak wiaty przystankowej oraz fakt, iż taka inwestycja została przez radnych wprowadzona do budżetu na sesji 27 stycznia 2022 roku. Na sesji nadzwyczajnej 8 listopada bieżącego roku taka zmiana była zaproponowana, bo to się odbywało przed tą sesją. Petycję uznaje się zasadną. Ze swojej strony mogę jeszcze dodać, że Rada Miasta na tej sesji nadzwyczajnej przychyliła się do tej zmiany, więc teraz nic nie stoi na przeszkodzie, tylko zgoda pani burmistrz, by tą inwestycję zakończyć. Dziękuję. Czy pani burmistrz? Tak, oczywiście. Proszę. Oczywiście to jest znowuż piękne pojęcie, manipulacja i cygaństwo ze strony pana Kuczowicza i Rady... Kuczka. Przepraszam, Kuczka. To już chyba ta pora, przepraszam. Pana Kuczka, przepraszam najmocniej wszystkich. W każdym bądź razie, szanowni państwo, ja zaproponowałam w styczniu do budżetu tego roku na wymianę naprawę wiat w wysokości 50 tysięcy złotych. Oczywiście między innymi panie Kuczek i pani Wysocka i pozostali radni z klubu Wspólnie Dalędzin i sprzyjający temu klubowi byli przeciw. Zostawiliście tylko 10 tysięcy i to było niebezpieczeństwo, dlatego że w styczniu może i ta wiata z podbudową mogła kosztować 10 tysięcy. Natomiast przypominam wszystkim państwu, że sytuacja gospodarcza się zmienia. I to idzie zmiany, które dotyczą zwiększenia wartości cen za poszczególne materiały budowlane, idą w tempie galopującym. Ale myślę, że nie muszę o tym wszystkim mówić. Szanowni państwo, żeby nie być gołosłownym, 25 sierpnia wiata była zakupiona i proszę mi nie mówić, że nie było wiaty, bo sami dyskutowaliście nad tym, że jest wiata, a nie ma podbudowy i o tym państwu przypominałam. 25 sierpnia tego roku zwróciłam się do państwa, żeby zwiększyć i dokonać zmiany w budżecie na poziomie 7 tysięcy złotych właśnie na tą podbudowę. I szanowni mieszkańcy, co się dzieje? Ci, którzy uważają, że skarga jest zasadna czy petycja zasadna, byli przeciw. Byli przeciw. Czyż to nie jest szokujące? Zadać pytanie, bo w styczniu jeszcze była chyba taka ta inwestycja tak zaplanowana, ponieważ było przekonanie, że ta wiata będzie postawiona na miejscu starej wiaty, a dopiero później... Nie, szanowna pani, ja zaproponowałam 50 tysięcy, dlatego że ceny tych wiat w zależności od roboty czy modernizacji wiaty są zróżnicowane, ale tak? Ale już było 10 tysięcy w styczniu, panie, czy 7? Nie, 50 tysięcy zaproponowałam w styczniu, co, jak przypominam, radni z klubu Wspólnie dla Lędzin i sprzyjający radni temu klubowi odrzucili te 50 tysięcy i zostawiliście, szanowni państwo, tylko 10 tysięcy. I to było zagrożenie, że może braknąć. Ale to była wiata tylko na Ziemowicie. I owszem, kupiliśmy wiatę za 10 tysięcy z groszami, ale na samą podbudowę już nam brakło, tak? Ale teraz i w sierpniu zaproponowałam te pieniądze, ale państwo się nie zgodzili. No na miły Bóg, o czym my mówimy? Ale czemu się teraz kłócimy, jeżeli te 7 tysięcy brakuje, to jest problem teraz dla tego budżetu? Ale ja nie, ja ustosunkowuję się do tego, że ktoś mi mówi, że jest coś zasadne, kiedy ja zaproponowałam wykonanie tego fundamentu. Ale my mówimy nie o tym, co było, tylko o tym, co teraz ta petycja została przez panią radną złożona. I uznaliśmy ją za zasadną i przegłosujmy ją i tyle. I nie kłóćmy się. Nie, ja sobie nie pozwolę powiedzieć, że ja byłam przeciwna temu. To państwo byli, mówię, klub Wspólnie Dalędzin i sprzyjający radni. Ale oczywiście to się robi. To się robi, szanowni państwo. No właśnie o to chodzi, bo... Bo w końcu 8 listopada się zgodziliście na to. To znaczy ta wiata też była wprowadzona w zmianach naszych, tak? No ale nie będziemy dyskutować, będziemy się wiecznie kłócić.
Może daliśmy mało pieniędzy, ale jeżeli brakowały takie małe pieniądze, to nie był to problem. No ale nie będę wprowadzać już kolejnych do dyskusji. Myślę, że proszę ad vocem pan wiceprzewodniczący, ale uważam, że to wymaga tylko przegłosowania. Ale szanowni radni, tutaj państwo czekają. Tak, a my się przegadujemy, nic to nie wnosi. Bo tutaj z wypowiedzi pani burmistrz by wynikało, że radna Bogumiła Stolecka zgłosiła jakąś petycję. Nie wiem, no to podważa jej. Nie, ja środki zaproponowałam przed petycją pani radnej Stoleckiej. Tak, ale ona. A wy się nie zgodziliście. Ale my w tej chwili mówimy o czymś zupełnie innym. Radna Stolecka, jak każdy radny ma prawo zgłosić petycję, zgłosiła. I my jako rada mamy na tym się pochylić. My się ciągle cofamy do tyłu. Nie ma do tego żadnej jakiejś filozofii, żadnej polityki. I to są spory. Pani radna Stolecka ma takie prawo, zgłosiła to i my się tym mamy obowiązek zająć. Dziękuję. Ja myślę, że zakończymy dyskusję i przejdziemy do głosowania. Po prostu no, nie możemy się cofać cały czas do tyłu. Proszę głosowanie prowadzić. Kto z państwa radnych jest za? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymuje się od głosu? Zamykam głosowanie. Proszę o wyniki. Za głosowało 10 radnych, przeciw głosowało 2 radnych, wstrzymała się 1 osoba. 2 osoby nie oddały głosu. Zagłosowali radni Dzierżak Bogusław, Głos Maria, Handy, Hubert Kolny, Karol Kostyra, Tomasz Kuczek, wyświetliło mi się głosowanie. Ostrowska Elżbieta, Urbańczyk Edward, Wysocka Anna, Zimna Sebastian. Przeciw głosowali Szymon Simonicz, Wanot Paweł, wstrzymał się Noraz Bogusław. Nie oddał głosu 2 radnych. Ingram Tadeusz, pani Stolecka Bogumiła, ale zgłasza, byłam że była za, tak, nie była mi się. Za, ale wystąpiły jakieś problemy w głosowaniu. Tak, można dziękuję. To odnotować w protokole. Proszę odnotować, że pani Stolecka. Pani przewodnicząca, ja też byłem za, a nie wyświetliło mi się po prostu. I pan Ingram również, czyli te osoby, które nie głosowały w ogóle, czy pan Ingram Tadeusz, pani Stolecka byli za. Co nie zmienia faktu, że i tak pozytywnie mamy sprawę petycji tej uchwały rozpatrzoną. Czyli Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji. Przechodzimy do ostatniego. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. To jest projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z o. A to jeszcze jest wcześniej. 27. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o uroczyste uczczenie pierwszej polskiej czy republikańskiej konstytucji. No, nie wiem, czy jest potrzeba odczytywania uzasadnienia. Tam chodzi o odczytanie na sesji grudniowej tej historii, która tam, czy tego uzasadnienia uczczenia tej rocznicy na sesji grudniowej. Więc to odczytamy na sesji. Komisja uzna za zasadną, więc proszę o głosowanie, tylko prowadzenie głosowania. Kto z państwa radnych jest za? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymuje się od głosu? Zamykamy głosowanie. Proszę o wyniki. Zagłosowało 10 radnych. Przeciw były 2 osoby, wstrzymały się 2 osoby. 1 osoba nie oddała głosu. Zagłosowali radni Głos Maria, Handy, Kubert, Ingram, Tadeusz Kolny, Karol, Kuczek, Łukasz, Noraz, Bogusław, Ostrowska Elżbieta, Stolecka Bogumiła, Urbańczyk Edward, Cimdan Sebastian. Przeciw głosowali radni Simonicz Szymon, Wanot Paweł. Wstrzymali się od głosu Dzierżak Bogusław, Wysocka Anna. Nie głosował radny Kostyra Tomasz. Uchwała została podjęta w sprawie rozpatrzenia kolejnej petycji. Mamy jeszcze punkt 28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Obniżenie opłaty stałej za pobyt dziecka w placówce miejskiego żłobka. Czy ktoś z państwa, jaka była opinia? To jest pozytywna petycja, tak? Czy jak? Nie, za bezzasadną. Bezzasadna. Bo ja właśnie przepraszam. Komisja uznała petycję za bezzasadną. Petycji tyle, dobrze. To proszę się przeczytać uzasadnienie. Już otwieram. Jak słusznie zauważyli rodzice, wzrost kosztów jest spowodowany wzrostem minimalnych wynagrodzeń nie tylko w żłobku. Należy też zauważyć, że wzrastają również koszty gminy w utrzymaniu miejskiego żłobka, m.in. opłata za energię elektryczną i ogrzewanie.
Rodzice również otrzymują z rodzinnego kapitału opiekuńczego 400 zł miesięcznie, dlatego też petycję uznaje się za bezzasadną. Oczywiście było to skonsultowane na komisji i z panią skarbnik, i z panią naczelnik wydziału. Dobrze. Także tyle w tym temacie. Dobrze, proszę o prowadzenie głosowania. Kto z państwa radnych jest za? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymuje się od głosu? Pan radny ma problemy? Bezzasadne. Bezzasadne. Proszę zagłosować. Pan radny Tomasz Kostyra głosuje? Dobrze, to zamykamy głosowanie. Prosimy o wyniki. Zagłosowało 9 radnych, przeciw głosowało 3 radnych, wstrzymały się 2 osoby. Jedna osoba nie oddała głosu. Zagłosowali radni Dzierżak, Bogusław, Głos Maria, Handy Hubert, Ingram Tadeusz, Kolny Karol, Kuczyk Łukasz, Osowska Elżbieta, Stolecka Bogumiła, Wysocka Anna. Przeciw głosowali radni Simonicz Szymon, Wanot Paweł, Zimnal Sebastian. Wstrzymali się radni Noraz, Bogusław, Urbańczyk Edward. Nie oddał głosu radny Kostyra Tomasz. Uchwała, znaczy została w sprawie rozpatrzenia petycji, została rozpatrzona, podjęta przez Radę Miasta. Przepraszam. Przechodzimy do punktu 29. Interpelacje i zapytania radnych. Czy ktoś z państwa radnych? Proszę, pani radna Elżbieta Ostrowska. Dziękuję, pani przewodnicząca. Pierwsza interpelacja. Wnoszę o podanie informacji z wykonania budżetu za 10 miesięcy 2022 roku. Plan: dochody ogółem, dochody bieżące, dochody majątkowe, wykonanie, wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe. Następnie interpelacja. W związku z otrzymanym projektem budżetu na 2020 na rok. W związku z otrzymanym projektem budżetu na rok 2023 i potrzebą dokonania dogłębnej analizy oraz ogromnym spadkiem projektu budżetu na rok 2023 w stosunku do budżetu po zmianach z października 2022, wnoszę o uzupełnienie załącznika nr 1 i 2 o kolumnę planu po zmianach roku 2022. Następnie, jakie sprawy były prowadzone w miesiącu listopadzie 2022 w ramach umowy o świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej, reprezentacja, zastępstwo procesowe? I następna interpelacja. Wnoszę o podanie, jaki jest stan środków na kontach bankowych ogółem oraz w rozbiciu na poszczególnych rachunkach bankowych na dzień 24 listopada 2022 roku oraz na dzień sporządzenia odpowiedzi na interpelację. Dobrze, dziękuję. To ja bym miała takie zapytanie do państwa radnych. Jedno zapytanie wcześniej do pani burmistrz. Czy pani burmistrz planuje jeszcze zrealizować ten budżet obywatelski, no, wykonanie parkingu przy szkole SP4? Takie zapytanie, ja to napiszę na piśmie. Czy pani planuje takie? Ja napiszę na piśmie. Nie, odpowiedź Regionalnej Izby Obrachunkowej, że my nie musimy tego realizować, dlatego że budżet obywatelski nie jest zadaniem obligatoryjnym gminy. Nie, nie. Ja już podawałam inne uzasadnienie, ja wrócę do tego. Ja rozmawiałam z Regionalną Izbą Obrachunkową po tym, jak ten budżet tam tworzyli. I pani Zawiśla powiedziała, że ona zdaje sobie sprawę, że tam poniesione zostały wydatki, ale ponieważ wszystkie budżety obcina, to obcięła i to zadanie. Taka była rozmowa między mną a panią z Regionalną. I nie powiedziała tego, że nie musi być wykonany. A ja mam inne uzasadnienia na temat budżetu obywatelskiego, które czytałam w 2020 roku, ale to na następny obrad. Zgodnie z opinią RIO, realizacja budżetów w gminie z naszym statusem, czyli w gminie na prawach miejskich, nie ma obowiązku realizacji budżetu obywatelskiego pomimo złożonych głosowań i dobrze, wniosków. A w kontroli RIO jaka była opinia o tym budżecie, że miasto ma zająć stanowisko, co z tym budżetem będzie obywatelskim? Było w Regionalnej Izbie, było w kontrolnych protokołach, ale wrócimy do tego na następnej sesji, ja przygotuję materiał. Ale szanowna pani, ja to mogę robić, jak państwo mi wskażą źródło finansowania. No, znaczy byłoby to potrzebne, z racji tego, że ja jestem w kontakcie z policją. Oni nie realizują mandatów, ale tam naprawdę, zresztą sama pani burmistrz przy otwieraniu żłobka
widziała, znaczy przedszkola, tamte, jak żeśmy adaptowali to pomieszczenie, jak tam ludzie parkują. Tam jest plac szeroki. Ale pani przewodnicząca, mamy do 20 czas. No, ja myślę, że potem porozmawiamy sobie. Natomiast ja od razu mówię, ja zrobiłabym wszystko, gdyby były środki finansowe. Ja nie mam nic przeciwko temu. No, tak. Tylko wiecie o tym, że 6 milionów dodatkowo musimy zwiększyć, i taki jest projekt budżetu na 23, na wynagrodzenia. A dochody się nie zwiększyły. Wręcz przeciwnie. Dobrze, to będziemy rozmawiać na ten temat. I jeszcze mam w takim razie, jeszcze mam do radnych takie pytanie, bo nie wiem, czy wszyscy radni wiedzą, że w prasie takiej, no na Facebooku powiedzmy, pokazało się taki wpis, pokazał się, gdzie radni zostali bardzo brzydko nazwani mędami społecznymi. Ja ze swojej strony, można by było złożyć doniesienie na policję. Na mieszkańców może to by było, no może nieetyczne trochę, ale też nieetycznym jest nazwanie radnych, bo nie zostali wyznaczeni radni z klubu, tylko ogólnie to było. Do wszystkich radnych. Nie zostało wytypowane, że to 8 radnych czy 9, bo tak albo inaczej zagłosowali. Ja bym uważała, że należałoby przygotować takie pismo. Ja je mogę przygotować do tej pani, że ona powinna ten wpis usunąć i przeprosić radnych. Bo naprawdę definicja tego określenia to jest naprawdę obrażanie radnego w miejscu pracy, bo znaczy miejscu pracy, w miejscu pełnienia jakichś obowiązków służbowych, bo takie jest, radny jest funkcjonariuszem publicznym. Nie możemy pozwolić na takie obrażanie się. Chyba się państwo ze mną zgadzają. Jeżeli nie, to... Ale szanowni państwo, ja się boję, że my nie skończymy, a mieszkańcy czekają, albo już poszli. Już kończymy. Ale jest bardzo ważna rzecz, informacja. Chciałabym, żeby ta informacja, bo pani naczelnik czeka od 15.30. Dobrze, dobrze, już prosimy. Bardzo ważna informacja, szanowni państwo. Dobrze, czy ktoś z państwa radnych w takim razie jest przeciw takiemu przygotowaniu takiego pisma? Mamy jakiegoś radnego, który... Jedziemy dalej, dobrze. W takim razie proszę panią naczelnik. Ale pani naczelnik, niech zaraz polecimy z wolnymi wnioskami, spokojnie, zdążymy. Witam serdecznie, szanowni państwo. Halo? Tak, jest, okej. Witam serdecznie, szanownych państwa. Ja mam do przekazania państwu taką dosyć istotną wiadomość. Z racji planów spółki Master odnośnie inwestycji polegającej na budowie zbiornika na resztę pofermentacyjną produktu wytworzonego wyłącznie z selektywnie zebranych bioodpadów kuchennych oraz produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia. Plan jest tutaj na wyświetlaczu pokazany mniej więcej, jak taki silos miałby wyglądać. Ta inwestycja miałaby być na nieruchomości prywatnej w granicach ulicy Wygody, praktycznie na granicy z miastem Tychy. Oczekujemy w tej chwili na złożenie dokumentów do procedowania postępowania o decyzję środowiskową. A gdzie, przepraszam, ta inwestycja by miała być? Przy ulicy Wygody, na samym końcu granic naszego miasta. Ale to jest ta sama inwestycja, co Bieruń odrzucił, tak? Co oprotestował Bieruń. Nie wiem, nie mam takiej wiedzy. Wydaje mi się, że to jest to. Proszę. Mogę zadać pytanie, bo już nawet wszyscy widzimy, że coś jest nie halo z tą inwestycją, bo jeżeli Master ma swoje wysypisko w Tychach na ulicy Lokalnej, to z tego, co ja się orientuję, no to faktycznie tam jest dość sporo lasu, gdzie mógłby taki sobie zbiorniczek, czy wiemy, na jaką pojemność to ma być? Już, momencik. Mam na razie takie podstawowe informacje i nie mam szczegółowych informacji. Szczegółowe informacje będą dopiero z karty przedsięwzięcia, więc na dzień dzisiejszy to tyle, mnie... ile mogę jasne powiedzieć, to do 4000 metrów sześciennych. No to jest taki zbiornik na wodę, potężniejszy, tak jak jest przy halach przemysłowych. I według mnie to jest skandal, że ktoś z Mastera
lokalizuje takie coś na ulicy Wygoty, gdzie wiemy, przez Jaroszowiec nie przejedzie taka ciężarówka, bo tam jest ograniczenie do 3,5 tony i ten syf i smród, który będzie wiozła ta ciężarówka, bo jak to są odpady kuchenne, biodegradowalne, dokładnie, tak jak tu radny przewodniczący powiedział, wszystko do fermentacji. Jeden wielki smród, który będzie włożony przez całe Lędziny, bo musi wjechać ulicą od Bierunia, ulicą Lędzisko, przejechać całe Lędziny, no i będzie gdzieś, no ciekawe w którym miejscu na Wygody, będzie wszystko dmuchało na Zawiszy Czarnego, na całe Lędziny. My z tego smrodu nie wyjdziemy nigdy. I pytanie, no bo to ma być zbiornik na nanocieki, czyli cały proces fermentacji będzie realizowany tu. Czyli temat przerzucenia tego, co nie chciał Bieruń, do nas. Nie? Ja się kategorycznie na to nie zgadzam. Jestem przeciwko takiej inwestycji ze strony mastera i myślę, że chyba cała rada nie liczymy na takie. Tak, inwestycje. Ale ja bym prosiła panią naczelnik, bo tu jest kwestia przyblokowania tego, to o to chodzi. Jakie my mamy możliwości? Tą możliwości, skoro Bieruń miał. No to oprotestujemy, tak jak Bieruń. Proszę. W tej chwili jeszcze nie mamy żadnej dokumentacji. Czekamy na tą dokumentację, także na pewno będziemy musieli przeprowadzić procedurę postępowania o decyzję środowiskową. Nie wiemy, co się zadzieje w międzyczasie. Na pewno do tego postępowania będzie miał wpływ również RDOŚ. Także. No, ale jeżeli to jest na naszym terenie praktycznie czy na granicy, to my się musimy na to zgodzić. Możemy, mamy prawo odmówić. Przecież chyba jesteśmy dysponentem tego terenu. Jest to prywatna działka. Jest to prywatna działka. No ale działka, też prywatną działką też mieszkaniec i może normalnie, bo sobie może kurczę normalnie jakąś elektrownię atomową wybudować bez zgody urzędu. To też nie jest tak, że dysponujemy tą działką aż tak sobie dowolnie do końca. Wiadomo, że... wiadomo, że tak naprawdę postępowanie wykaże nam, co się zadzieje, tak? Na pewno tutaj, jeżeli chodzi o... Nie chciałam użyć słowa zablokowanie, no. Tak? Natomiast w dużej mierze inwestycje są kontrolowane przez wykonanie przez gminy planów miejscowych. Tak, tylko że no, jakby taka inwestycja była, to dopiero pół miasta by przyleciało albo i całe. Dobrze, proszę pan Paweł Wan. Dziękuję panie przewodniczący. No tak powiedział radny Kostyna, no, to, że taki pomysł wpada akurat na Lędziny, no, to jest decyzja skandaliczna. To nie możemy dopuścić i musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby takiej inwestycji nie dopuścić. Pan radny Kostyna mówił, że tam jest ograniczenie do 3,5 tony, no ale ta droga jest remontowana przez powiat w tym roku. No, o Wygody, no ale Wygody. No to przejadą przez całe Lędziny, to jest jakaś kompletna abstrakcja. Przecież to jest dobre kilka kilometrów przez samo centrum miasta będą przejeżdżać. Przecież nie możemy dopuścić do takiej sytuacji. Zaraz. A powiat remontuje teraz ulicę Wygody za grube pieniądze. Także no, trzeba jak najszybciej i jak najgłośniej tutaj kwestie te poruszyć. No bo my tutaj się zastanawiamy, hale czy nie hale, czy komuś będzie bardziej świecić, czy nie bardziej świecić. A tutaj mamy pomysł inwestycji, która jest no, dalece niewłaściwa. Tym bardziej, tak jak pan radny też teraz wspomniał, no, master ma swoje tereny na Tychach. Także dlaczego Tychy, no skoro to jest taki super nowoczesny sprzęt, no to dlaczego Tychy tego pod siebie nie przyjmą? No, czy Bieruń też tego nie przyjmie? Dlatego ja mam taką nadzieję, pani naczelnik, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tą inwestycję zablokować już u podstawy jej powstania. Ale nie możemy tego przegapić. Proszę pan radny Bogusław Dzieczek. W takiej sytuacji, że jeszcze nie mamy złożonego żadnego wniosku, także no na pewno po dzisiejszej... Ale to jest testowanie. To jest testowanie. Oczywiście będą na pewno rozmowy prowadzone, żeby... Mamy Bogusława Dzieczaka. Proszę pan Bogusław Dzieczak, proszę się zgłosić. Inwestycja jest może i na prywatnej działce, ale ktoś musi dać pozwolenie na oczywiście, oczywiście. Na każdej działce infrastruktura, nie jest to infrastruktura. Żeby dołożyć wszelkich starań, żeby ta inwestycja nie doszła do skutku. Dokładnie. Bo niestety będzie, tak tutaj radny Tomasz Kostyna zauważył, będzie to wożone przez całe Lędziny. Dokładnie.
Panie, skutki uboczne będą dla połowy mieszkańców tego miasta. Ja mam taką propozycję, bo tak w sumie tu siedzimy i na gorąco. Pani przewodnicząca tu będzie pisała pismo do pani w sprawie tej wcześniejszej, natomiast myślę, że dobrze by było, żebyśmy już teraz, bo proces inwestycyjny to jest proces inwestycyjny, natomiast tu wniosek do mastera czy petycję, żeby wycofali się z, w ogóle z planów takiej inwestycji na terenie gminy. Ja nawet sesję nadzwyczajną zrobić i podpisanie. Tylko tu zgodnie z naszym statutem apel w postaci uchwały wszystkich radnych, tak bym proponowała. Tak, apel w postaci uchwały, dokładnie. Tak. Szczerze powiedziawszy, państwo, znaczy urzędy miasta wymagają, mimo że miałam zgodę na infrastrukturę, jeszcze na gaz musiałam osobno pisać o zgodę, bo żeśmy sobie nie zaznaczyli gdzieś tam coś. Także tu, a tu na każdej działce, nie każdy jest. Proszę, panie Handy. Dziękuję, pani przewodnicząca. Myślę, że tutaj chyba dzisiaj pierwszy raz cała rada wspólnym głosem może coś powiedzieć. Ale to cieszy, przed świętami. To dobry, i to jeszcze jest właśnie plus dodatkowy. To dobry znak. I tak jak tu wcześniej przedmówcy powiedzieli, trzeba dmuchać na zimne i zanim jakieś działania ktoś podejmie, brońmy się wszelkimi metodami, żeby tej inwestycji na tereny Lędzie nie prowadzić. Dziękuję. Najważniejsze nie cofać się wstecznie. Dobrze. Pani burmistrz, można jeszcze te 15 minut? No te wnioski. Chwileczkę, tylko przegłosujemy. No. Dokładnie, szybciutko przegłosujemy tylko wnioski. Proszę do następnego punktu. Przechodzimy i mamy pierwszy wniosek radnego Karola Kolny o treści. Wnioskuję o przesłanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Kwiatowej na maila. Proszę o prowadzenie głosowania. Tylko głosujemy te wnioski, już nie będziemy się tu. Kto z państwa radnych jest za, kto z państwa radnych jest przeciw, kto z państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Jestem za. Pan Tomasz Kostyra jest za. Proszę odnotować. Zamykam głosowanie. Zagłosowało 14 radnych. Pan Kuczek nie głosował, tak radny, ale się nie trzeba czytać, nie ma znaczenia. Wniosek radnego Szymona Simonicza o treści. Proszę o zgłoszenie reklamacji nowo wybudowanego placu zabaw na osiedlu Gwarków od ulicy Botanicznej, gdyż powinno być w jednym elemencie metalowym na spawie nastąpiło pęknięcie. Proszę o prowadzenie głosowania. Kto z państwa radnych jest za, kto z państwa radnych jest przeciw, kto z państwa radnych wstrzymuje się od głosu? Pan Tomasz Kostyra za? Za. Proszę o prowadzenie za Tomasza Kostyry. Zamykamy głosowanie. Zagłosowało 14 radnych, jedna osoba się wstrzymała. Wniosek pozytywny, przegłosowany pozytywnie. Wniosek radnego Szymona Simonicza o treści. Proszę o podjęcie rozmów z dyrektorem kopalni Piast Ziemowy w temacie wniosków Krzysztofa Stachonia, 9, tak? Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej wystosował już takie pismo. Właśnie. Ale to żeby wytłumaczyć, bo nie wiem, jaki to jest ten wniosek pana Stachonia. Głos. Tam chodzi o Górki Goławiec, o ten teren, który kopalnia przekopała i nie zrobię. Tu bliżej błędów. Błędów. Pamiętacie, co było, że kopalnia tam zrobiła i nie skończyła tej inwestycji? Odwodnienia. Tak, dokładnie. Nie uporządkowała tych terenów. To jest były główny inżynier jednego maszynowego. Tam w piśmie są pieczątki pana starosty i wszystkich. Dobrze, to prosimy o prowadzenie głosowania. Kto z państwa radnych jest za? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Zamykam głosowanie. Proszę o wyniki. Zagłosowało 14 radnych. Jedna osoba nie głosowała. Mamy następny wniosek radnego Sebastiana Zimnala o treści. W związku z tym, że według Wydziału Gospodarki Miejskiej inwestycja pod nazwą Siłownia pod Chmurką na ulicy Pokoju przy osiedlu Ziemowit nie może powstać, proszę o zmianę zadania na remont placu zabaw na osiedlu Ziemowit wraz z projektem montażu nowych ławek, koszy na śmieci, wymianę karuzeli, odmalowanie i wymiana uszkodzonych elementów placu zabaw, nasadzenie drzew wokół terenu. Tam był nowy plac zrobiony, nie? To co się już tak stało?
Prosimy o prowadzenie głosowania. Przepraszam, a takie pytanko, czy to nie jest wydatek z bieżącego na majątkowy, czy z majątkowego na bieżący? Tak? Z bieżącego na majątkowy, tak? Mhm. Nie, bo jeżeli będzie projekt nowy, to nie będzie to bieżące. Ale jeżeli nawet radni przegłosują, no to pani decyduje o wnioskach, prawda? No więc to nie ma znaczenia, no odpis na wniosek będzie zgodny z ustawami. Kto z państwa radnych jest za, kto z państwa radnych jest przeciw, kto z państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Zamykamy głosowanie, prosimy o wyniki. Jestem za, panie przewodniczący. Pan Tomasz Kostyra jest za. Zagłosowało 11 radnych, przeciw 1 osoba, wstrzymały się 2, 1 osoba nie głosowała. Wniosek został pozytywnie przegłosowany. Mamy wniosek radnego Tomasza Kostyry o treści. Wnioskuję o zaproszenie na najbliższą Komisję Gospodarki przedstawicieli firmy pana Tuni, będącej inwestorem terminala logistycznego przy ulicy Zawiszy Czarnego, celem przedstawienia informacji o planowanej inwestycji. Proszę o prowadzenie głosowania. Kto z państwa radnych jest za, kto z państwa radnych jest przeciw, kto z państwa radnych wstrzymuje się od głosowania. Zamykam głosowanie, proszę o wyniki. Zagłosowało 11, wstrzymały się 2 osoby. Brak głosu, 2 osoby. Wniosek został przegłosowany pozytywnie. Proszę. To proszę wpisać. Mam nadzieję, że nie ma komunikatu informacji. Są jakieś komunikaty? To mamy to oświadczenie? To może niech radny go przeczyta. Dobrze, to proszę to oświadczenie przeczytać. Dziękuję pani przewodnicząca. Jeszcze moje oświadczenie dotyczące punktu 6 dzisiejszej dyskusji, czyli zajęcie stanowiska w zakresie planowanej inwestycji przez firmę GLP w Lędzinach. W trakcie dyskusji nad tym punktem wiele rzeczy się wyjaśniło, także tutaj forma mojego oświadczenia będzie troszeczkę skrócona i czytam, co następuje. Szanowni mieszkańcy, jako radny z jednej strony zgadzam się z tymi, którzy sprzeciwiają się budowie hal i zagospodarowaniu terenów między ulicą Zawiszy Czarnego a ulicą Ratusz, ale z drugiej strony jestem zmuszony do rozważenia wszystkich aspektów tego problemu. Znam dobrze te tereny, o których rozmawiamy. Zawsze była tam cisza i spokój, ale po budowie węzła Olszyste ulica Zawiszy Czarnego z powodu wielkiego natężenia ruchu jest bardzo niebezpieczna dla użytkowników drogi, dla pieszych, którzy poruszają się chodnikiem niestety tylko do pewnego miejsca, a także dla mieszkańców. Mieszkańcy Lędzin są podzieleni co do funkcjonowania wybudowanego węzła. Jedni są zadowoleni, że mogą szybko włączyć się do ruchu na drodze S1, inni nie. Wy mieszkańcy musicie dziennie mierzyć się z nadmiernym i zbyt szybkim ruchem drogowym na waszej ulicy. Problem ten miał być dogłębnie analizowany przy wydawaniu dokumentów dotyczących budowy węzła Olszyce. Należy, co się tyczy budowy nowych hal, należy zaznaczyć, że inwestor, który planuje wybudowanie obiektów hal logistycznych, zobowiązał się do wybudowania węzła i łącznika, który połączy wybudowany już węzeł Olszyce z ulicą Lędzińską. Łącznik pomoże rozładować wzmożony ruch samochodowy w tym obszarze. Jest jeszcze jednak druga część lokalnej społeczności, która z innej perspektywy patrzy na budowę nowych obiektów na omawianym terenie i widzi to jako szansę na rozwój dla Lędzin. Na temat terenów, które są brane pod uwagę jako miejsce na budowę centrum logistycznego, były prowadzone rozmowy pomiędzy właścicielami gruntów a przedstawicielami firmy, która jest zainteresowana kupnem tych gruntów. Właściciele chcą je sprzedać i na pewno nie zgadzają się z argumentacją przeciwników budowy centrum logistycznego, jaką państwo przedstawiacie. Mieszkańcy, decydując się na sprzedaż działek, zdawali sobie sprawę, co na nich powstanie. Jako rada nie możemy tym mieszkańcom naszej gminy uniemożliwić możliwości sprzedania ich ziemi. Jako radny, i myślę, że inni radni ze mną się zgodzą, miasta Lędziny, przed podjęciem decyzji w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeanalizujemy wszystkie argumenty zwolenników i przeciwników budowy hal, biorąc pod uwagę aspekt rozwoju naszego miasta. Jako radni musimy dbać o dobro całej gminy, a nie wybranego obszaru czy dzielnicy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy już pisany wniosek, bardzo dobry wniosek.
Wniosek radnego Tomasza Kostyry o treści: proszę o przygotowanie apelu w formie uchwały, w którym wyrażony zostanie stanowczy sprzeciw w sprawie lokalizacji na terenie gminy Lędziny zbiorników fermentacyjnych firmy Master. Prowadzimy, proszę o prowadzenie. Tu jest do dyskusji ktoś zgłoszony? Nie, no. To prosimy o prowadzenie głosowania. Kto z Państwa jest za, kto z Państwa jest przeciw, kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Czekam, bo nie wszyscy jeszcze zagłosowali. Pan Tomasz Kostyra zagłosował? Tak. Pan Tadeusz Ingram. Jestem za. Pan Tadeusz Ingram jest za. Pan Bogusław Dzierżak wyszedł chyba gdzieś, a pan Tomasz Tadeusz Ingram jest za. No to już mamy. To zamykamy głosowanie. Prosimy o wyniki. Zagłosowało 13 radnych, jeden radny jest przeciw. Jeden się wstrzymuje. Koło Szymona to umieścimy. To jest przeciw, to zamykamy głosowanie. Wniosek został przegłosowany pozytywnie. Także na grudniowej sesji na pewno taką uchwałę będziemy mieli. Panie mecenasie, by pan był radny, na pewno by pan też tak głosował, nie? A nie pytaj już taki dość. 31, przechodzimy do punktu 31, komunikaty, informacje. Czy są jakieś komunikaty? Jest pan Bogusław Noras ma komunikat, tak? Proszę. Dziękuję bardzo, długo to trwało. Chciałbym tu podziękować, bo to tak wyjdzie, pani burmistrz za 4 lata, co się przychyliła do sygnalizacji świetlnej, do całej rady, że się przychyliła na Goreczce, zrobiono inwestycja. Sygnalizacja jest, jutro zostanie uruchomiona. Serdecznie dziękuję w imieniu moim i swoim mieszkańcom Szymonowi, że powołał komisja gospodarki. Było to umówione, wszystko zaakceptowane i wszystko przyszło. Dziękuję całej radzie, pani burmistrz, staroście i wszystkim radnym z powiatu i marszałkowi województwa śląskiego. No dobrze, te inwestycje są no fajne. Dobrze, czy jeszcze ktoś z Państwa ma jakiś komunikat czy informacje? Nie mamy. Tak, wobec wyczerpania obrad zamykam obrady 93. sesji Rady Miasta. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za udział w obradach. Dziękuję pracownikom Urzędu Miasta, pani burmistrz, pani wiceburmistrz mimo choroby, pani skarbnik, pan radca prawny, że dzisiaj z nami był. I oczywiście pracownikom obsługi i mieszkańcom, którzy dzisiaj tu z nami spędzili tak dużo czasu i obserwowali nasze obrady. Dobranoc Państwu.